Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Elżbieta J. kula, Czas niesprawiedliwych. Zapisane w pamięci. Czyta Masza Bogucka. Rozdział pierwszy. Hanka stała przy oknie i patrzyła na bawiącą się w ogródku córeczkę. Odsunęła mocno wykrochmaloną koronkową firankę, aby lepiej przyjrzeć się Danusi. Nie chciała, by dziewczynka ją zauważyła. Pozostała więc ukryta w półmroku salonu. Od kilku lat życie ich małej trzyosobowej rodziny płynęło spokojnie w służbowym mieszkaniu na żoli Żoliborzu urzędniczym. Po przeprowadzce z Lwowa Franciszkowi Edwardowi udało się uzyskać przydział na część domu przy cichej uliczce i był to widomy znak że kariera młodego radcy w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zmierza w dobrym kierunku. Sumienny i pracowity urzędnik już w Lwowie wyróżniał się zaangażowaniem, zatem rozpoczął starania o przeniesienie do Warszawy, bez trudu uzyskał zgodę i poparcie przełożonych. Rodzina Hanki, a właściwie Hildy, bo tak miała w metryce urodzenia, od pokoleń mieszkała w Lwowie. Tam też jej ojciec, Seweryn, podoficer armii austriackiej, przywiózł przed laty z Węgier swoją piękną żonę, Herminę. Dla Franciszka Edwarda Góreckiego opatrzność była mniej łaskawa. Osierocony we wczesnej młodości, musiał samodzielnie zmagać się z losem. Po rodzicach nie odziedziczył żadnego majątku, a jedyną bliską mu osobą była niezamożna ciotka, która starała się zastąpić ojcu rodzinę. Niekorzystne okoliczności sprawiły jednak, że pojętny Franciszek Edward prędko nauczył się radzić sobie w życiu. Podczas nauki w gimnazjum i w czasie studiów dorabiał korepetycjami, a potem zamieszkał w Lwowie i rozpoczął pracę urzędniczą. Szybko polubił biurową codzienność i systematycznie piął się po szczeblach kariery. Czas wielkiej wojny i pierwsze lata po jej zakończeniu wymagały od wszystkich dużego wysiłku. Słabe zdrowie fizyczne całkowicie wykluczało Franciszka Edwarda z regularnej służby wojskowej, ale drobny i chorowity mężczyzna był silny duchem i konsekwentnie zmierzał do wytyczonych sobie celów. Jednym z nich stało się założenie rodziny i obdarzenie jej tym, czego sam nie doświadczył. Pragnął w ten sposób wziąć od losu rekompensatę za trudne dzieciństwo i smutną młodość. Kiedy Franciszek Edward rozpoczynał karierę we Lwowie, poznał tam swoją przyszłą żonę, Hilde Bossównę, która wraz z siostrą pracowała w Izbie Skarbowej. Dziewczyny pod czujnym okiem ojca dorabiały do zarządzanego przez matkę rodzinnego budżetu, a Seweryn Boss, pracując na eksponowanym stanowisku w tej samej Izbie, dbał o dobre imię rodziny, w tym swoich czterech ładnych córek. Po skromnym ślubie wielki optymizm Hanki i Franciszka Edwarda wydawał się mieć całkiem solidne podstawy. Jednakże trudna sytuacja polityczna na wschodnich rubieżach w krótkim czasie skomplikowała ich plany osiągnięcia stabilizacji w Lwowie. Franciszek Edward zbyt długo marzył o własnej rodzinie, by teraz nie brać pod uwagę spokoju młodej żony i nienarodzonych jeszcze dzieci. Staraniem życzliwych przełożonych Góreckiego przeniesiono do Warszawy a otrzymany etat w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego stał się dla młodego urzędnika zwieńczeniem dotychczasowej pracy, dającym przepustkę do dalszej kariery. W latach dwudziestych Zielony Żoliborz, gdzie zamieszkali góreccy, był jeszcze placem budowy, a na przydzielonych przez państwo gruntach powstawały prywatne domy, kolonie bloków spółdzielczych i nieduże szeregówki. Góreccy zamieszkali w domu, który wraz z przynależnym mu niewielkim skrawkiem gruntu stanowił część większej całości. Prócz kilku grządek z kwiatami, ziołami i warzywami, w przydomowym ogródku znalazła się nieduża komórka, gdzie hanka trzymała kury. Przyzwyczajenie żony przyniesione z rodzinnego domu, nieco śmieszyło franciszka Edwarda, ale na szczęście nie tylko ona uparła się, by w mieście hodować drób. Każdego ranka z kilku okolicznych ogródków dobiegało pianie kogutów, co ani nie dziwiło, ani nie irytowało sąsiadów. W tej cichej okolicy małżonkowie czuli się wybrańcami losu. Mimo niezbyt dużego mieszkania, cieszyli się szczęściem i sympatią, podobnie jak oni, młodych i pełnych entuzjazmu sąsiadów. Od wyjazdu z Lwowa Hanka nie pracowała, tylko zajmowała się domem i wychowaniem urodzonej w 1923 roku Danusi. Latem 1931 roku spodziewała się drugiego dziecka i mimo nie najlepszego samopoczucia wierzyła, że dobra pasa ich nie opuści. Teraz z zafiranki przyglądała się, jak jej córka zakopuje pod drzewem różnobarwne szkiełka. Poprzedniego dnia dziewczynka przyniosła je ze spaceru, na który wybrali się z ojcem. W okolicy powstawało wiele nowych domów, i wnętrza niektórych ciekawie ozdabiano. Uważnie wypatrując skarbów na okolicznych placach budowy, można było znaleźć wiele interesujących błyskotek. Danusia uwielbiała swoje znaleziska, i chociaż Hanka niechętnie patrzyła na zabawę szkiełkami, to niewiele mogła na to poradzić. W kwestii świecidełek jej zdanie znacznie się różniło od opinii Franciszka Edwarda, który nie potrafił odmówić córeczce wypraw po skarby, co stawało się czasem przyczyną nieporozumień. Pewnego dnia po krótkiej wymianie zdań z mężem Hanka jednak zrozumiała, że dla świętego spokoju będzie musiała ustąpić. — Przecież szlifuje brzegi szkiełek, a mała jest ostrożna i naprawdę rozważnie się nimi bawi — tłumaczył Eduś z niecierpliwionym głosem. Czy uważasz, że dałbym dziecku coś, co jest niebezpieczne? Dodał nadąsany i odwrócił się do żony tyłem, a to zwykle oznaczało, że czuje się urażony. Anka westchnęła i nie powiedziała nic więcej. Nie chciała zadrażniać sytuacji, i mimo, że w dalszym ciągu miała liczne obawy, to postanowiła już o nich nie wspominać. Mąż faktycznie starannie glansował znalezione szkiełka i prawdopodobieństwo, że po obróbce znajdzie się gdzieś ostry kant, który zagrozi bezpieczeństwu córeczki, było nieduże. Dała więc za wygraną i przestała utyskiwać na upodobania dziecka. Mała Danusia uwielbiała bawić się swoimi skarbami i po powrocie z przedszkola zwykle przez godzinę układała z nich różne wzory. Teraz wykopała niewielki dołek, włożyła do niego kilka zasuszonych kwiatków i przyozdobiwszy obrazek kolorowymi szkiełkami, przysłoniła go kawałkiem przezroczystej szybki. Przysypane warstwą ziemi i piasku obrazeczki córki zajmowały już całkiem spory fragment niewielkiego ogródka, ale na szczęście dziewczynka co jakiś czas wymieniała maleńkie arcydzieła i poprawiała ich wygląd. Dzięki temu do tej pory nie rozkopała jeszcze niedużych zagonów, na których hanka siała żotkiewkę, kalarepę, mieczyki, astry i pomidory. Córka karnie trzymała się ustaleń i zakazu zbliżania się ze swoimi arcydziełkami do grządek. W zielonej dzielnicy domy, wybudowane na prywatnych lub należących do państwowych urzędów działkach, okalały niewielkie ogródki, w których uprawiano przeważnie kwiaty i niewielkie ilości warzyw. Gdzie Gdzieniegdzie wyrastały drzewka owocowe i krzewy agrestu, porzeczek oraz malin. Rośliny były jednak bardzo młode i musiało minąć jeszcze kilka lat, by zaczęły na dobre owocować. Na razie w okolicach parku Wilsona wszystko było nowe i młode, tak jak większość mieszkańców zasiedlających domy kolonii urzędniczej, dziennikarskiej i oficerskiej, a także spółdzielcze bloki powstające wzdłuż ulic Krasińskiego, Mickiewicza i Słowackiego. Danusia podniosła się z klęczek i wyprostowawszy się, z zadowoleniem oglądała efekt swojej pracy, a obserwująca ją matka cofnęła się i firanka wróciła na swoje miejsce. Anka widziała, że ukończywszy dzieło, córeczka na pewno zechce pokazać je matce i będzie próbowała zmusić ją do wyjścia do ogrodu, na co ona wcale nie miała ochoty. Od samego rana była rozdrażniona i miała mdłości, dlatego wolałaby, żeby Danusia zostawiła ją w spokoju. Wróciła więc do stołu, przy którym wcześniej siedziała, popijając herbatę, i liczyła po cichu na to, że w tej pozycji spędzi spokojnie jeszcze jakiś czas. Początek lata nie nastrajał Hanki optymistycznie, a ciepło i słońce, zamiast cieszyć, wprawiały ją w nastrój melancholii. Tego roku wakacje góreckich miały wyglądać inaczej niż do tej pory. Mamusiu, mamusiu, proszę zobaczyć, jaki piękny zrobiłam obrazek, a tam za murkiem kurnika sąsiadów chodzi kotek pani Kwiecińskiej. Czy mogę pobawić się z Helusią? Przecież mamusia obiecała, że dzisiaj będę mogła pójść do niej w odwiedziny. Potok słów, jaki spłynął z ust córeczki, oprzytomnił Hankę, ale też trochę rozdrażnił. Niezbyt uważnie popatrzyła na dziecko, jakby nie do końca rozumiała, gdzie jest i kto do niej mówi. Dziewczynka stała w progu pokoju w ubłoconych sandałkach i z napięciem wpatrywała się w matkę. Widząc wyczekiwanie malujące się na dziecięcej twarzyczce, Hanka zmarszczyła brwi i usiłowała wydobyć z pamięci, jaką właściwie obietnicę córka ma na myśli. Zaraz jednak uprzytomniła sobie, że kiedy ostatnim razem widziały się z sąsiadką, Zofią Kwiecińską, jej mała córeczka Helusia zaprosiła Danusię w odwiedziny i na wspólną zabawę. Kiecińska wcale nie sprzeciwiała się temu pomysłowi i kobiety ustaliły, że odwiedziny odbędą się następnego dnia lub w bliżej nieokreślonej przyszłości. Teraz jednak kiepskie samopoczucie sprawiło, że Hanka nie czuła się na siłach podejmować tematu. Fale mdłości i wahania nastroju bardzo ją męczyły i wprawiały w stan rozdrażnienia, a złe samopoczucie wywoływało napady lęku, z którymi trudno jej było sobie poradzić. Działo się tak zwykle pod nieobecność w domu męża, kiedy konieczność opieki nad energiczną córką wydawała jej się zbyt dużym obciążeniem. Wszystko się jednak zmieniało, gdy Franciszek Edward wracał do domu, niepokój i rozdrażnienie natychmiast wtedy ustępowały. Mamusiu, chodźmy do ogrodu, tam jest tak ładnie, zawołała Danusia i matka z ciężkim westchnieniem odsunęła się od stołu, po czym wstała i ruszyła za córką. Sprytna dziewczynka doskonale wiedziała po co tak naprawdę zwabiła Hankę do ogrodu. Za niewielkim murkiem widać było szczupłą sylwetkę pani Kwiecińskiej i dwa jasne warkoczyki Helusi, która ujrzawszy Danusię, wspięła się na ławkę stojącą przy ogrodzeniu pomiędzy ogródkami. Chwilę później przy niewysokim murku pojawiła się uśmiechnięta twarz sąsiadki. Grzecznemu przywitaniu kobiet towarzyszyły radosne okrzyki dziewczynek i obie mamy natychmiast zrozumiały, że właśnie nadszedł czas realizacji obietnicy, którą złożyły dzieciom. Może lepiej byłoby, żeby Helusia przyszła do nas? Zapytała Hanka uważnie przyglądając się córce. W duchu bragnęła jednak, by jej propozycja została odrzucona, gdyż perspektywa głośnej zabawy dziewczynek wydawała się jej teraz irytująca. Ależ nie, zaprotestowała sąsiadka. Danusia oczywiście może nas odwiedzić. Hela już od dawna mnie męczy, żebyśmy ją zaprosiły. Hanka uśmiechnęła się z przymusem. Delikatny zawrót głowy, który właśnie poczuła, sprawił, że musiała się przytrzymać ławki. Starała się jednak, by Kwiecińska nie zauważyła, co się z nią dzieje, i chyba jej się to udało. Dobrze. Jeżeli nie stanowi to dla pani problemu, to zgadzam się, ale gdyby Danusia była niegrzeczna, nic podobnego, przerwała jej energicznie Zofia. Cieszę się, że nasze panienki bawią się razem, bo będę miała większy spokój, dodała uśmiechając się szeroko. Danusia raźno podskakując, pobiegła w stronę domu, a Hanka kiwnąwszy głową, grzecznie pożegnała się z sąsiadką i poszła dopilnować, by córka wyczyściła buty i umyła ręce przed wizytą u sąsiadów. Stojąc przy drzwiach wyjściowych, odczekała chwilę, po czym upewniwszy się, że mała bezpiecznie dotarła do drzwi sąsiadów, wróciła do mieszkania. Co będziemy robić? zapytała Danusia, biegnąc za koleżanką do ogrodu. Podobnie jak Helenka, miała tego dnia na sobie letnią sukienkę w kwiatuszki i sandałki, które przed chwilą matka dokładnie oczyściła z błota. Helenka odwróciła się i tylko machnęła dłonią po czym dała znak, żeby koleżanka była cicho i nie zadawała zbędnych pytań. Biegniemy tam, wskazała ręką komórkę na końcu ogrodu, w której kwiecińcy trzymali grabie i łopaty. Niewielki murowany składzik miał jedną wspólną ścianę z kurnikiem góreckich, ale za nim znajdował się jeszcze spory kawałek ziemi, jakiego przy segmencie zamieszkanym przez rodziców daną si nie było. Większa i bardziej okazała część domu, którą zajmowali kwiecińscy, należała do Ministerstwa Skarbu, a ojciec rodziny piastował tam urząd zastępcy naczelnika jednego z wydziałów. Zofia i Tadeusz kwiecińscy wprowadzili się do domu Przytowiańskiego nieco później niż Góreccy, ale bardzo szybko urządzili swoje gospodarstwo i zadomowili się w zielonej dzielnicy. Podobnie jak sąsiedzi, pochodzili z Galicji i po przeprowadzce z Krakowa do Warszawy rozpoczęli życie w całkiem nowej dla siebie rzeczywistości. Zofia zajmowała się domem i wychowaniem bliźniaków Helenki oraz Sławka, którzy byli o rok starsi od małej Danusi. Chodź, coś ci pokażę, powiedziała Hela teatralnym szeptem, kiedy znalazły się przy ścianie komórki, po czym złapawszy koleżankę za rękaw pociągnęła ją za sobą. Po chwili były już przy krzaku czarnego bzu, którego gałęzie sięgały ziemi. Danusia posłusznie ukucnęła obok helenki i pochyliła głowę nad stertą zeschłych liści. Co tam masz? zaczęła podekscytowana, widząc, że koleżanka czegoś szuka, ale helenka tylko syknęła i położyła palec na ustach. To skarb! mruknęła, podnosząc wzrok, a gdy zauważyła, że na twarzy Danusi maluje się odpowiednie do powagi chwili napięcie, dodała uroczyście. To jest największa tajemnica Sławka, zakopał to w środku nocy przed samym wyjazdem z tatą. Danusia z uwagą przyglądała się ubrudzonemu gliną metalowemu pudełku po cygarach, którego zawartość miała nadzieję poznać. Helenka ukryła przed nią fakt, że dla podkreślenia wagi znaleziska celowo zmieniła miejsce skarbu brata. Przed wyprawą na górską wędrówkę, którą odbywał z ojcem bez uczestnictwa kobiet, Sławek rzeczywiście ukrył pudełko w ogrodzie, ale nie robił tego nocą, tylko wieczorem i wcale go nie zakopywał, lecz wsunął pomiędzy Daszek a ścianę komórki. Brat Helenki po raz pierwszy w życiu pozwolił sobie zrobić coś bez konsultacji z rodzicami i ani on, ani kolega, z którym dokonał zamiany, nie powiedzieli o niczym dorosłym. W wieku niespełna dziewięciu lat chłopiec stał się posiadaczem ostrego nożyka z inkrustowaną rękojeścią, który tydzień wcześniej pokazał mu kolega z sąsiedniej ulicy. Mały Bogdanek twierdził, że jest właścicielem nożyka i może nim dowolnie dysponować, a Sławek chętnie w to uwierzył, gdyż bardzo spodobała mu się inkrustowana masą perłową rękojeść. Bez żalu oddał więc Bogdanowi swoją ulubioną zabawkę i od tego czasu mały postworski stał się właścicielem metalowego modelu Mercedesa, który Tadeusz Kwieciński przywiózł synowi ze swojej jedynej jak dotąd służbowej podróży do Francji. Co to jest? Zapytała szeptem Danusia, kiedy Helenka uroczyście podniosła wieczko. To nóż sułtana tureckiego. Oznajmiła uroczystym szeptem z udaną powagą, rozglądając się, czy nikt nie podsłuchuje, zabijał nim swoich wrogów, dodała nachylając się do ucha koleżanki. A skąd Sławek ma ten nóż? Spytała dziewczynka, patrząc na sąsiadkę szeroko otwartymi oczami. Helenka zmarszczyła brwi i nisko pochyliła głowę. Chwila zastanawiała się nad odpowiedzią, po czym przysunęła się do Danusi i powiedziała jej wprost do ucha. Mój brat został wybrany na sułtana i powierzono mu ten nóż, aby go pilnował. Danusia ze zrozumieniem kiwnęła głową i obserwowała majestatyczne ruchy koleżanki. Ile później przyglądała się, jak Hela zagrzebuje pudełko w ziemnym zagłębieniu. Nie przypuszczała nawet, że niemal natychmiast po jej wyjściu siostra Sławka wróci w to miejsce i wygrzebie pudełko, by przed przyjazdem brata schować je tam, gdzie było. Obdarzona bujną wyobraźnią, Helena bardzo lubiła opowiadać sąsiadce przerażające historie, na które pomysły czerpała z przeczytanych lektur lub z wyobraźni. Historia z pudełkiem wydała jej się wręcz idealna do zrobienia wrażenia na małej sąsiadce, i jak zwykle jej się to udało. Helena nie wiedziała wcześniej o zamianie, jakiej Sławek dokonał przed wyjazdem w góry, ale o swoim odkryciu nie zamierzała mówić dorosłym. Dotąd miała dobre relacje z bratem i spodziewała się, że sam jej powie o nożu. Nie była wścibska, ale trochę ciekawska, i sama też miała przed nim dziewczyńskie sekrety, których z upływem czasu pojawiało się coraz więcej. Kiedy Hela usłyszała niespokojne wołanie matki, obie dziewczynki podniosły się z ziemi i pobiegły do domu. Nie widząc ich przez dłuższą chwilę, Zofia odrobinę się zaniepokoiła. Wprawdzie Danusia była spokojnym dzieckiem, ale Kwiecińska dobrze znała swoją Helę i zdawała sobie sprawę, że jej wyobraźnia może przysporzyć kłopotów. Dziewczynki na szczęście szybko wyłoniły się z komórki i Hela ponaglająco pociągnęła Danusię za rękawek sukienki. Jak zwykle w sytuacjach, kiedy dociekliwość matki nie była jej na rękę, przybrała niewinną minę. — Już jesteśmy — wyjaśniła szybko, po czym dodała — pokazywałam Danusi gniazdo jaskółek. Zofia uśmiechnęła się do dzieci i wróciła do domu, nie zauważywszy, że Danusia jest trochę blada, a Hela znów ma tajemniczą i poważną minę. Rozdział drugi. Zamknęła za sobą drzwi i zatrzymała się w przedsionku, zastanawiając się, co robić. Była już najwyższa pora, by zająć się przygotowaniami do obiadu, ale na myśl o jedzeniu, Hance zrobiło się niedobrze. Gdyby to był poniedziałek, środa albo piątek, gotowanie powierzyłaby Kasi, młodziutkiej córce listonosza, która trzy razy w tygodniu pojawiała się w domu Góreckich, by sprzątnąć, poprasować lub pomóc Hance w przyniesieniu z targu zakupów. We wtorki i w piątki na Marymoncie odbywał się zjazd ciężarówek i furmanek, którymi chłopi z podwarszawskich miejscowości przywozili warzywa, jaja i rozmaite domowe przetwory. W jeden z tych dni wyruszały na targ, a Kasia ciągnęła za sobą drabiniasty wózeczek z dyszlem, w którym dla zabawy Edward woził danusie. Po zrobieniu zakupów pakowały do wózka ziemniaki, warzywa, owoce, a nawet mięso czy kurę, po czym wracały do domu. Kiedy Hanka sama szła po sprawunki, nigdy nie brała wózka, bo gdy wychodziła z domu, starała się wyglądać elegancko. Zwykle więc większe zakupy robiła w towarzystwie panny dochodzącej, której wcale nie przeszkadzało ciągnięcie po chodniku lub bitej drodze w miejscach, gdzie jeszcze nie było chodnika, drewnianego wózka. Z czasem w willowych dzielnicach Warszawy zaczęli się pojawiać prywatni dostawcy, przywożący z nieodległych miejscowości towary niewielkimi ciężarówkami lub furmankami pod domy i na rogi ulic. Hanka lubiła jednak wyprawy na targ i ceniła sobie wyrób produktów, jaki oferowały zachwalające towar przekupki. Z zaangażowaniem łowcy tropiła okazję i ze znastwem wybierała to, czego potrzebowała w gospodarstwie, bo oprócz płodów ziemi na targowisku zawsze można było dostać produkty drobnych rzemieślników, a nawet garnki i patelnie. Przyjemności, jaką czerpała z krążenia po targowisku, nigdy się nie wyzbyła. Po kilku latach mieszkania w Warszawie czuła się dużo pewniej niż na początku i z optymizmem patrzyła w przyszłość. Plac budowy, jakim był wówczas Żoliboż, przeistaczał się niemal z miesiąca na miesiąc. Ulice zapełniały się ładnymi domami, a w ogrodach pojawiały się młode drzewka. Plac Wilsona z początkiem lat dwudziestych był gliniastą, prawie pozbawioną chodników przestrzenią. Teraz otaczały go budynki i sklepy, dzięki czemu stawał się pomału centralnym punktem eleganckiej dzielnicy. Wzdłuż nowych, szerokich arterii, warszawska spółdzielnia mieszkaniowa znosiła wielomieszkaniowe bloki, zasiedlane przez drobnych urzędników, nauczycieli i średni personel robotniczy. Te, usytuowane najbliżej kwartału urzędniczego wzdłuż ulicy Krasińskiego, zamieszkiwali przeważnie PPS-owcy, ludzie o poglądach lewicowych, co w momencie rozbudowy okazało się mieć wpływ nie tylko na wzajemne sąsiedzkie relacje, ale i na architekturę tego miejsca. Spór wokół budowy kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki przy ulicy Krasińskiego. Wywołał w dzielnicy spory zamęt i tylko pomysł odwrócenia bryły świątyni tak, by wejście do niej nie rzucało się w oczy, uratował ideę postawienia jej właśnie w tym miejscu. Rozpoczęcie budowy odsuwało się jednak w czasie ze względu na konieczność skanalizowania niewielkiej rzeczki płynącej przez ten teren. W końcu w 1930 roku wmurowano kamień węgielny. Szeroką jak na ówczesne czasy ulicę Mickiewicza, dochodzącą do centralnego punktu dzielnicy, czyli placu Wilsona, wyposażono w tory tramwajowe, które potem ulicą Słowackiego ciągnęły się aż na Bielany. Jednoszynowa linia dla jeżdżącego wahadłowo tramwaju numer 15 zapewniała dzielnicy łączność ze śródmieściem. Był to najlepszy sposób dotarcia w różne kwartały miasta od Bielan aż po Mokotów. Dla zamożniejszych mieszkańców kursowały niewielkie autobusy, taksówki i dorożki. W domach przy spokojnych, cichych uliczkach Żoliborza, prócz zasłużonych oficerów, urzędników instytucji państwowych oraz działaczy politycznych, osiedlało się wielu ważnych przedstawicieli życia publicznego. Mieszkali tam wówczas wiceprezydenci stolicy, a także pisarze i publicyści jak Melchior Wańkowicz, Władysław Broniewski, Władysław Dunin-Wąsowicz, Jeronim Wierzyński, Witold Giełżyński, Artur Górski, Andrzej Radek. Osiedlali się również naukowcy i zasłużeni wojskowi, którzy budowali swe domy na przyznawanych za zasługi wojenne działkach, albo też zajmowali mieszkania w większych spółdzielczych kamienicach. W kwartale wojskowym wybudowali swoje domy generał broni Lucjan Żeligowski, generałowie dywizji Aleksander Osiński, Mieczysław Kuliński, Bolesław Roja, generałowie brygady. Mieczysław Poniatowski, Mariusz Zaruski, Władysław Bończa Uzdowski, Mieczysław Dąbkowski, Tadeusz Jastrzębski, Jakub Krzemieński, Emil Mecnarowski, Henryk Krok-Paszkowski. Mieszkali tam również pułkownicy Stefan Rowecki i Stanisław Sosabowski, premier Janusz Jędrzejewicz oraz ministrowie Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski i Henryk Kawecki. Bardziej lub mniej okazałe domy usytuowane pomiędzy Wisłą a Ulicą Słoneczną rosły przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Ci, którzy cenili sobie ciszę i spokojne sąsiedztwo, robili wszystko, by osiąść na żoli Bożu. Dzielnica ozdobiona zielenią parków żaromskiego i promyka oraz zadbanych przydomowych ogródków, rzeczywiście okazała się idealnym miejscem do mieszkania. Mniej bezpiecznym terenem były niezbyt odległe, biedniejsze osiedla glinianych domków na powązkach, oraz parcele w pobliżu Dworca Gdańskiego, na których znajdowały się drewniane baraki zamieszkiwane przez przedstawicieli lumpen proletariatu. Tam jednak nikt się raczej nie zapuszczał. Od placu grunwaldzkiego aż do samej Wisły było już znowu spokojnie i bezpiecznie. Po kilku latach pracy w ministerstwie Franciszek Edward zadomowił się w stolicy, a przyjaźń żony z kilkoma rodzinami z sąsiedztwa dodała obojgu góreckim pewności siebie i sprawiła, że ich życie było przyjemne. Spośród kilku zaznajomionych małżeństw Hanka szczególną sympatią darzyła mieszkających w wynajętym mieszkaniu na sąsiedniej ulicy Eugenie i Stanisława Jasterów. Ich ciepły i przyjazny dom, w którym rodzice dbali o dwóch ukochanych synów oraz o siebie nawzajem, stanowił ważne miejsce na mapie spotkań towarzyskich. Hanka lubiła wizyty na Brodzińskiego i sama też chętnie przyjmowała jasterów u siebie. Obie panie bardzo zbliżył fakt, że pochodziły ze Lwowa, a ponadto ich rodzice mieli domy w położonej w odległości kilku kilometrów od miasta zimnej wodzie. Paradoksalnie połączyła je też odmienność charakterów. W ich przypadku twierdzenie o przyciąganiu się przeciwieństw sprawdziło się w stu procentach. Dla nieśmiałej i nieco zalęknionej Hanki, energiczna Eugenia była osobą ważną, a ponieważ Górecka nie pracowała zawodowo, to radości i smutki spotykające przyjaciół traktowała niemal jak własne. Góreccy i Astrowie często odwiedzali się w wolne dni, a ich dzieci zgodnie bawiły się ze sobą, choć temperament chłopców, a szczególnie starszego, Stasia, bywał nieposkromiony. W takich jednak sytuacjach Eugenia zawsze mogła liczyć na jędrka, który, jako dużo spokojniejszy od brata, a do tego o rok tylko starszy od Danusi, potrafił bawić się z dziewczynką. Dwie całkiem różne rodziny połączyło przypadkowe spotkanie na skwerku usytuowanym w centralnym punkcie dzielnicy. W miejscu tym maluchy z okolicy bawiły się pod okiem matek lub opiekunek i przy tej okazji zawierano sąsiedzkie znajomości, które czasem przeradzały się w zażyłość. Młode małżeństwa poznawały się ze sobą za sprawą spragnionych zabaw z rówieśnikami dzieci, całkiem nieświadomych pomagania dorosłym w nawiązywaniu kontaktów. Fakt, że niektóre maluchy chodziły razem do przedszkola lub okolicznych szkół też miał znaczenie. Na początku lat dwudziestych skwerek z prostymi urządzeniami do gimnastyki i zabawy stale był odwiedzany nie tylko przez Danusię czy małych jasterów, lecz także przez inne dzieci, z których matkami Hanka miała bliższy kontakt. Najlepiej dogadywały się z Ludwiką Zatorską, matką Irenki i Antosia, oraz Marią Zadrożną, mamą Małego Michała. Zatorscy mieszkali w jednym z bloków przy ulicy Krasińskiego, należącą do rodziców jej męża. Spokojna i nieco kontemplacyjna natura małego Michasia pomagała mu dogadywać się z dziewczynkami, i jeśli w ogródku nie było chłopców, to bawił się z nimi w najlepsze. Kiedy jednak na skwerku pojawiał się Antoś Zatorski, Sławek Kwieciński lub jego przyjaciel z sąsiedztwa Bogdanek. Michaś wybierał męskie towarzystwo i z jeszcze większym zaangażowaniem uczestniczył w zabawie. Więzi sąsiedzkie zacieśniały się nie tylko poprzez spotkania w piaskownicy. Irenka Zatorska, oboje kwiecińscy, Bogdanek Postworski i Danusia chodzili do jednego przedszkola prowadzonego przez siostry z martwych wstanki. Z czasem dziewczynki rozpoczynały naukę w przyklasztornej szkole, a chłopcy, dla których nie przewidziano miejsca u zakonnic, uczyli się w podstawówce przy Krasińskiego 10. Szkoła, nad którą patronat miało robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, była koedukacyjna, ale z martwych wstanki cieszyły się bardzo dobrą opinią, To też dziewczynki, które uczęszczały tam do przedszkola, zwykle zostawały też w szkole. Bardzo żałuję, że siostry nie przyjmują chłopców żaliła się pewnego sierpniowego dnia, Zofia Kwiecińska. Jej bliźniaki za kilka dni miały pójść do pierwszej klasy, i rodzice długo zastanawiali się, co powinni zrobić, wysłać dzieci razem, czy zostawić Helenkę u sióstr. Dzieci przyzwyczaiły się do tego miejsca i naprawdę szkoda, że nie mogą chodzić razem, westchnęła Zofia, uzupełniając poprzednią wypowiedź. Przecież mogłaś oboje wysłać do szkoły publicznej, zauważyła Zatorska, dla której problem wyboru placówki dla córki wciąż jeszcze był dość odległy. Jej starszy syn, Antoś, już od dwóch lat był uczniem szkoły przy Krasińskiego 10, ale Irenka, podobnie jak jej przyjaciółka Danusia Górecka, po raz ostatni rozpoczęła zajęcia w przedszkolu u sióstr. Czasy przedszkola kończyły się jednak nieubłaganie i kolejne dzieci rozpoczynały edukację. Tego roku, podobnie jak brat bliźniak, Helenka otrzymała tornister, z którego była bardzo dumna. Dziewczynka cieszyła się, że pozostanie w znanym sobie środowisku. Szkoła, wprawdzie, była czymś dużo poważniejszym niż przedszkole, ale fakt, że oswoiła się z tym miejscem, był dla niej ważny. W końcu, wszystkie córeczki zaprzyjaźnionych rodzin zostawały u zmartwychwstanek. Chłopcy zaś kolejno rozpoczynali naukę w publicznej szkole powszechnej lub szkole rodziny wojskowej przy Czarnieckiego, a po ich ukończeniu przechodzili kolejno do gimnazjum, a następnie do liceum imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Z całej gromadki jedynie Antek Zatorski poszedł inną drogą, ale to stało się później. Kiedy Antoś, Sławek i Helena oraz Staszek i Andrzej Jastrowie chodzili już do szkoły, Danusia i ręka Michaś, a także wychowywany przez dziadków Julię i Teodora postworskich Bogdanek, wciąż jeszcze korzystali z opieki sióstr zmartwychwstanek. W codziennych zabawach nie obywało się bez kłótni, które czasem kończyły się płaczem, w relacjach rodzin niczego to jednak nie zmieniało. Przyjaźnie dzieci przechodziły różne etapy, ale zażyłość ich rodziców pozostawała niezmienna. Rozdział trzeci W życiu Zofii i Tadeusza nie było niespodzianek. Ważne stanowisko ojca rodziny pozwalało mieć nadzieję, że kwiecińskich nie spotkają żadne nieprzewidziane niedogodności. Spokojny i zrównoważony Tadeusz, był doskonale wykształcony, ale i powściągliwy w prezentowaniu swoich poglądów, to też nie wchodził w konflikty ani w pracy, ani w sąsiedztwie. Podobnie jak Górecki cieszył się eleganckim mieszkaniem i perspektywą błyskotliwej kariery. Najbardziej stabilną pozycję ze wszystkich zaprzyjaźnionych rodzin mieli państwo Postworscy, ale od reszty towarzystwa dzieliła ich znaczna różnica wieku. Pod nieobecność rodziców dziadkowie sumiennie wypełniali obowiązki opiekuńcze wobec wnuka, którego rodzice pozostawili pod ich pieczą, kiedy wyjechali w interesach do Ameryki Południowej. Zagraniczna kariera młodego Seweryna Postworskiego rozwijała się obiecująco, ale ze względu na dużą odległość od kraju, młodzi rzadko przyjeżdżali do Polski. Wcześniej nie planowali tak długiej rozłąki, lecz perspektywy, jakie na południowoamerykańskim rynku otworzyły się przed przedsiębiorcą. Były zbyt obiecujące, by mógł z nich zrezygnować. Przed rozpoczęciem przez Bogdanka Nauki w szkole powszechnej, jego rodzice pojawili się jednak, by zabrać syna ze sobą, ale w realizacji tego postanowienia napotkali problemy, ani Bogdanek, ani jego dziadkowie nie okazali gotowości i entuzjazmu, by plan ten zrealizować. Chłopiec, przyzwyczajony do mieszkania z uwielbiającymi go dziadkami, ani myślał opuścić ich dom. To też po wstępnej wymianie korespondencji i kilku trudnych osobistych rozmowach dorośli zdecydowali, że Bogdan zostanie tam, gdzie chce. Seweryn Postworowski wraz ze swą piękną żoną Różą wrócił do Ameryki bez syna. Jeszcze inaczej potoczyły się dzieje Zatorskich. Od zakończenia wojny Henryk Zatorski, ojciec Antosia i Irenki. Aktywnie działał w spółdzielczości i przez pierwsze powojenne lata zajęcie to dawało mu nie tylko zatrudnienie, lecz także dużo zadowolenia i satysfakcji. W związku z entuzjazmem, z jakim wówczas wszyscy brali się do roboty, zarówno planowanie, jak i realizacja wielu inwestycji odbywały się sprawnie i szybko. Zatorscy, od lat zaangażowani w działalność społeczną, zajęli ładne mieszkanie w jednym z domów spółdzielczych przy Krasińskiego. I początkowo ich życie biegło spokojnym torem, jednak z upływem lat, gdy euforia spowodowana odzyskaniem niepodległości opadła, w relacjach międzyludzkich wiele się zaczęło zmieniać. Pomiędzy pracownikami biur i urzędnikami dochodziło do przepychanek i narastających animozji, co dla wielu nieprzyzwyczajonych do takiego stanu rzeczy entuzjastów było faktem trudnym do zaakceptowania. Niezdrowa rywalizacja oraz konkurowanie o lepsze i bardziej lukratywne stanowiska nie ominęły też miejsca pracy Eugeniusza Zatorskiego. Mam wrażenie, jakbym znalazł się w zupełnie nowym środowisku. Skarżył się czasem żonie po powrocie z pracy. Wydawało mi się dotąd, że wszystkim nam chodzi o to samo. A tu proszę, temu się to nie podoba, tamtemu tamto. Dwie budowy zablokowane przez papierkowe przestoje i tak naprawdę nie chodzi wcale o żadne poważne przeszkody, tylko o zwykłą zawiść lub złośliwość. Albo o polityczne przekonania. Dodawał nieco ciszej, a wtedy Ludwika nieodmiennie napominała męża. Dobrze znała jego temperament i, mimo że Henryk dość oględnie relacjonował przebieg sporów, wiedziała, że w rzeczywistości mogły mieć dużo ostrzejszy charakter. Praca nie jest miejscem do uprawiania polityki. Powtarzała za każdym razem, ale nie na wiele się to zdało. Zatorski bardzo starał się nie wdawać w dyskusje polityczne, ale nie potrafił być obojętny na wszystko, co uważał za nieuczciwe, a jego bezkompromisowość wkrótce zniechęciła do niego przełożonych. Po kilku latach nerwowej szarpaniny zawodowa pozycja Henryka Zatorskiego zachwiała się na tyle, że jego żona zaczęła się niepokoić. Wydaje mi się, że w naszym życiu przyszedł czas na zmiany, stwierdziła podczas jednej z rozmów. I choć rozżalony kłopotami Henryk puścił tę uwagę mimo uszu, Ludwika zaczęła działać. Wkrótce też postarała się odświeżyć swoje dawne zawodowe kontakty. Kiedy Antoś rozpoczynał naukę w szkole, Zatorska wróciła do pracy. Od dawna deklarowała, że podchowawszy dzieci, poszuka sobie zajęcia, ale dotąd, dzięki dobrym zarobkom męża, nie musiała się z tym spieszyć. Według wcześniejszych planów, termin powrotu Ludwiki do pracy miał być zbieżny z rozpoczęciem przez Irenkę nauki w szkole. Ale rozwój wypadków spowodował, że zmodyfikowała swoje postanowienie. Dzięki temu, że jeszcze przed wojną angażowała się w działalność Ligi Kobiet, nie było to wcale trudne. Nie straciła kontaktu z dawnymi koleżankami i w wolnych chwilach wciąż działała społecznie. Pomimo trwającego kryzysu, już wcześniej dała się poznać jako rzutka i pomysłowa osoba. To też w niełatwej dla rodziny sytuacji bez większego trudu dostała etat w biurze ligi. Pracę zawodową rozpoczęła rok wcześniej niż planowała, ale przeczuwając, że ich rodzina czekają kłopoty, zadbała o posadę dla siebie i jak się wkrótce okazało, miała rację. W wyniku różnicy zdań z przełożonymi, Henryk musiał odejść ze spółdzielczości. Rozdział czwarty. Ludwika zamknęła bieliźniarkę i ciężko westchnęła. Skrzypnięcie drzwiczek dębowej szafki i coś, czego w pierwszej chwili nie potrafiła uchwycić, przypomniało jej podobną chwilę sprzed ponad roku. Wtedy jednak w jej życiu wszystko wyglądało inaczej. I tylko radosny śpiew ptaków za oknem oraz zapach róż na wielkim krzewie przy drzwiach klatki schodowej były niemal takie same jak poprzednio. Reszty wolałaby nie wspominać, ale lęk i przygnębienie, jakie pojawiły się w tamtym czasie, wracały, ilekroć jakiś obraz, dźwięk czy zapach przypominał minione, trudne dla rodziny chwile. Teraz. Bogatsza w doświadczenia potrafiła już radzić sobie z tymi uczuciami i nie pozwalała, by paraliżował ją lęk. Przeciwnie, po roku cierpliwej walki z przeciwnościami, Ludwika uwierzyła, że może z optymizmem patrzeć w przyszłość, i było w tym dużo jej zasługi. Już początek 1929 roku nie był dla zatorskich szczęśliwy. Bo w styczniu Henryk na ważnym zebraniu spółdzielców skonfliktował się z członkiem zarządu. Atmosfera wokół zatorskiego pogarszała się już wcześniej, od czasu gdy podał w wątpliwość słuszność decyzji zwierzchników. Jak się później okazało, nie tylko w swoim mniemaniu miał rację, lecz w tamtym momencie podważenie decyzji wydawało się niemal świętokradztwem. Pomimo słabych głosów poparcia, ostatecznie w starciu z zarządem spółdzielni, Henryk pozostał sam i od tej pory z dnia na dzień osłabiała się zarówno jego pozycja, jak i ranga. Jak to możliwe, że mi o tym nie powiedziano? Zastanawiał się niejednokrotnie, analizując wieczorami jakąś trudną sytuację. Kleszcze intryg i niedomówień zmieniły atmosferę w pracy na tyle, że coraz częściej gubił się w domysłach. Przecież ja tego nie powiedziałem. Dlaczego oni twierdzą, że to była moja decyzja? rozważał innym razem. Ludwika uważnie słuchała tych opowieści i choć mąż nie od początku zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, to kobieca intuicja podpowiadała jej, że po latach spokoju właśnie zaczynają się kłopoty. Nie pomyliła się. Wpływy ważnego członka zarządu okazały się znaczne, a jego nieprzejednana i pamiętliwa natura ściągnęła nad głowę zatorskiego burzowe chmury. Skutecznie sterował procesem pozbywania się adwersarza, powodując narastający ostracyzm współpracowników i rujnując Zatorskiemu zdrowie. Pogodny, choć zwykle bezkompromisowy w piętnowaniu niegospodarności i demaskowaniu przekrętów Henryk, skutek niszczących intryk, spochmurniał i zmarkotniał. Początkowo wciąż żalił się żonie, ale z czasem przestał mówić o niepowodzeniach i zmuszony przez okoliczności złożył wymówienie z pracy. Kilkumiesięczny stres, zakończony ostateczną porażką, sprawił, że Henryk się załamał i o tym, by w najbliższej przyszłości mógł podjąć inne zajęcie, nie mogło być mowy. Początek lata 1929 roku był jak do tej pory najtrudniejszym okresem w życiu rodziny i jawił się Ludwica jako czas niekończących się komplikacji i problemów. Wtedy po raz pierwszy w życiu poczuła, że nie na wszystko starcza jej sił. Objawy ciężkiej nerwicy pojawiły się u męża już wcześniej, ale w tamtym czasie Henryk był naprawdę chory. Zdaniem doktora Nowakowskiego, zajmującego się zdrowiem rodziny, spokój, troska i pogodne myśli miały pomóc mu w walce z chorobą, ale w ich obecnej sytuacji taka recepta była trudna do zrealizowania. Wakacyjne plany wędrówki po górach musiały pójść w zapomnienie i obietnice dane dzieciom kilka miesięcy wcześniej należało odwołać. Obiecałem Antosiowi, że w te wakacje wejdziemy na Kasprowy Wierch, powiedział Henryk płaczliwym głosem kilka dni po odejściu z pracy. Był przy tym tak smutny, że Ludwika przestraszyła się nie na żarty. Do tej pory mąż zwykle radził sobie z przeciwnościami losu. Ale teraz było inaczej i dlatego po raz pierwszy zaczęła się poważnie niepokoić o stan jego zdrowia. I jeszcze tam wejdziecie, a na razie zmienimy plany i dzieci na pewno to zrozumieją. Zresztą lubią jeździć do babci, a i tobie przyda się odmiana. Pojedziecie więc razem do twojej rodziny, a jak wrócisz do Warszawy, inaczej na wszystko spojrzysz i na pewno znajdziesz jakieś zajęcie. Przecież nie chcą mnie współdzielni. Henryk zareagował gwałtowniej niż zwykle, co zdziwiło, ale też zaniepokoiło jego żonę. Lecz Ludwika tylko lekko przygryzła dolną wargę i odpowiedziała ze spokojem: Wcale nie musisz pracować w spółdzielni. Trochę odpoczniesz, rozejrzysz się i na pewno coś znajdziesz. Przecież jesteś ekonomistą, więc może zatrudnią cię w jakiejś kasie pożyczkowej albo w banku. Trzeba porozmawiać ze znajomymi. Na pewno ktoś z nich coś ci podpowie. Zakończyła łagodnie i uważnie, przyglądając się mężowi. Takiego tonu używała zwykle wtedy, gdy Henryk okazywał słabość, co do tej pory zdarzało się niezmiernie rzadko i to wyłącznie w obecności żony. Zatorska umiała docenić zaufanie, ale jednocześnie zamiast biadolić, czuła się w obowiązku motywować męża do działania, aby nie poddawał się zwątpieniu. Nauczyła ją tego praca społeczna i zaangażowanie w pomoc potrzebującym, a także udane dotąd życie z uczciwym człowiekiem, którego kochała i rozumiała. Chcąc ulżyć Henrykowi, Ludwika sama poinformowała dzieci, że ich wakacyjne plany wymagają korekty. Zrobiła to od razu, gdy tylko okazało się, że domowy budżet będzie wymagał poświęceń. Wiedziała, że po tym, jak sama dopiero co podjęła pracę zarobkową, nie będzie mogła uczestniczyć w wakacyjnym wyjeździe rodziny, który z konieczności miał ograniczyć się do dwóch tygodni spędzonych w niewielkim mająteczku babci w towarzystwie ojca. Dzięki pracy zatorskiej byt materialny rodziny był skromnie zabezpieczony. Ale wobec koniecznych zmian dalsze perspektywy nie wyglądały różowo. Okres wakacji nie martwił Ludwiki, gdyż zmiany planów były konieczne i wszyscy musieli je zaakceptować. Większą zagadkę stanowiło to, co stanie się dalej. Nie bała się o córkę, bo w ostatnim roku przedszkola, Irenka wciąż jeszcze będzie miała dobrą opiekę. Poza tym ciemnowłosa i błękitnooka dziewczynka, podobnie jak brat, była odważna, ale też nad wiek rozsądna, a jej trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość nieraz wprawiało dorosłych w zdumienie. Dużo bardziej niż o Irenkę, Ludwika niepokoiła się o starszego syna, którego pomysły i temperament wielokrotnie przysparzały zatorskim zmartwień. Bywało, że dziewięciolatek, podobnie jak siostra, zaskakiwał rodziców dojrzałością, ale czasem szalonymi konceptami doprowadzał matkę do rozpaczy. Większość pomysłów wiązała się z popisami sprawności fizycznej, wobec cichej akceptacji ze strony ojca chłopiec zwykle nie odczuwał lęku przed kolejnymi próbami umiejętności lub wytrzymałości pobliżu placu Wilsona nie było ani jednego drzewa, którego czubka, ciemnowłosy urwis z burzą loków nie dotknąłby własną dłonią. Nie było też żadnego rowu, którego nie próbowałby przeskoczyć. Pół biedy, jeżeli odbywało się to pod okiem ojca, gorzej, jeśli antek próbował swoich sił pod nieobecność rodziców. Zdarzyło się kiedyś, że wracając ze szkoły z kolegą z podwórka, chłopak postanowił przeskoczyć szeroki fundament pod blok. Przy bocznych drzwiczkach było wówczas wiele placów budowy, które dzieciom wydawały się intrygujące, choć stanowiły dla nich spore zagrożenie. Właśnie jedno z takich miejsc pomiędzy placem Wilsona a domem przy od kilku dni kusiło antka. Odsłonięty głęboki rów był dosyć szeroki, i chłopak postanowił go przeskoczyć, by sprawdzić, czy potrafi bez szwanku dotrzeć na drugą stronę. Stanąwszy jednak zbyt blisko brzegu, nie tylko wpadł do wykopu i rozerwał spodnie, ale też zranił się boleśnie w nogę. Rany! zawołał przestraszony kolega. Antek zaś leżał na dnie rowu i się nie odzywał. Nie czekając długo chłopiec pobiegł po pomoc, ale gdy przyprowadził ze sobą przechodzącego nieopodal mężczyznę, mały zatorski był już na wierzchu. Siłą woli powstrzymując łzy, wydostał się z wykopu i pomimo płynącej po nodze krwi z troską przyglądał się swoim spodniom. Mężczyzna pomógł mu się otrzepać i doprowadzić do porządku ubranie, ale nie na wiele się to zdało. Antek nie wyglądał najlepiej, a jego spodnie prezentowały się jeszcze gorzej. Był przestraszony. Nie tyle z powodu zranionej nogi i bólu, ile dlatego, że niemal całkowicie zniszczył eleganckie spodnie, w których chodził do szkoły. Zrozumiał, że naraził w ten sposób rodziców na nieprzewidziany wydatek. Miesiąc wcześniej mama, odwijając szeroką zakładkę przy granatowych spodniach syna, powiedziała do męża: Będę musiała obstalować mu u Kozłowskiego ze dwie pary portek do szkoły, bo znów tak wystrzelił w górę, że nie ma w czym chodzić. Chłopak rośnie jak na drożdżach, i już niedługo będziemy chodzić w jednych spodniach na spółkę. Zatorski ze śmiechem skomentował uwagę żony, chłopak zaś słysząc rozmowę rodziców był zadowolony. Działo się tak zawsze wtedy, gdy w oczach ojca widział akceptację, a tej Henryk nigdy synowi nie szczędził. Zatorski bardzo kochał swoje dzieci. Sen wprawdzie wymagał więcej uwagi i nieco surowszej ręki ale ojciec nie potrafił się na niego gniewać, co nie znaczy, że z powodu wybryków Antosia rodzice czasem nie sprzeczali się ze sobą, bo chociaż Ludwika starała się być pobłażliwa, to jednak lęk o chłopca bardzo ją męczył. Jakie mamy szczęście, że Irenka jest inna, wzdychała czasem, rozmawiając z matkami dzieci z sąsiedztwa, patrząc na spokojnie bawiące się dziewczynki. Antek w tym czasie zazwyczaj przewodził zabawą chłopców, którzy pojawiali się i znikali w zaroślach, robiąc przy tym wiele hałasu. Jeszcze będzie pani dumna z tego swojego urwisa, kwitowała zwykle jej narzekania Julia Postworska, której Antoś bliski był prawie tak samo jak własny wnuk. Najlepiej ze wszystkich niepokój Ludwiki rozumiała jednak Eugenia Jaster, bo i jej starszy syn Stasio nie szczędził rodzicom powodów do niepokoju. Staszek i Antek lubili się, choć kiedy znaleźli się w większej grupie, zwykle spierali się o pierwszeństwo. Obu cechowała odwaga i stanowczość oraz zamiłowanie do brawury, nieporozumienia pomiędzy nimi były nieuniknione, ale niezbyt poważne. Wszyscy dorośli wiedzieli, że razem czy osobno należy zawsze mieć chłopców na oku. Eugenia Jaster miała nadzieję, że Staś urodził się pod szczęśliwą gwiazdą i w razie trudności zawsze da sobie radę. Ale zatorska w stosunku do swego syna nie była tego zbyt pewna. Kiedy chłopcy bawili się razem, bez zwykłej asysty młodszych kolegów, to Staś pilnował, by antkowi nie stała się krzywda. A kiedy przydarzyło się drobne nieszczęście w postaci stłuczonego kolana albo oberwanych guzików, nie zostawiał kolegi w potrzebie. Zawsze osobiście przyprowadzał go do rodziców i bardzo grzecznie tłumaczył go przed matką. Relacje pomiędzy chłopcami w zastanawiający sposób przypominały te pomiędzy dorosłymi. Pomimo odmiennych sympatii i poglądów na politykę, w stosunkach pomiędzy sąsiadami rzadko dochodziło do sporów. Wszyscy na ogół znali swoje preferencje oraz przekonania i doskonale wiedzieli, kiedy może pojawić się nieporozumienie lub niebezpieczna różnica zdań. Tematy, które mogłyby skłócić przyjaciół, skrzętnie omijano, słusznie rozumując, że polityka nie jest tego warta, by kruszyć o nią kopię. Zatorski był lewicowcem i podczas spotkań towarzyskich zapalał się i gorączkował, ale nieco starsza od niego żona nie zamierzała przez politykę rezygnować z miłych jej sercu znajomości. Jest tyle tematów, o których warto podyskutować. Po co męczyć uszy sprawami, przez które można się poróżnić? Napominała często męża i w tej sprawie jej postawa była nieprzejednana. W kontaktach z ludźmi, Ludwika ceniła sobie powściągliwość, która kazała powstrzymywać się od sprzeczek. W zróżnicowanym światopoglądowo środowisku polityka mogła stanowić punkt zapalny, to też wolała go unikać. Sama zawsze wiernie kibicowała mężowi, ale nauczona jego doświadczeniem, wiedziała, że w dyskusjach na trudne tematy należy zachować ostrożność. Nie mamy wpływu na to, co robią inni, dbajmy zatem o to, co od nas zależy, powtarzała zarówno w domu, jak i na spotkaniach towarzyskich, grzecznie, ale stanowczo rozładowując napiętą atmosferę. Rozsądek Ludwiki zwykle spotykał się z aplauzem kobiet, które do kontaktów sąsiedzkich podchodziły bardziej pragmatycznie niż mężczyźni i chociaż panom zdarzały się rozmowy, od których podnosiła się temperatura, to ich żony, wzorem Ludwiki, robiły wszystko, by zapobiec nieznaskom. Pewnie dlatego krąg towarzyski nie malał, wręcz przeciwnie, z roku na rok się poszerzał. Mieszkańcy różnych ulic i kwartałów poznawali się ze sobą i nawiązywali przyjaźnie. Zofia i Tadeusz Kwiecińscy dołączyli do kręgu znajomych Hanki i Edwarda. Tadeusz początkowo trochę nieufnie podchodził do spotkań towarzyskich, przyszedł jednak czas, że się do nich przekonał. W podobny sposób splątały się losy kilku innych młodych rodzin. Po wielkiej wojnie zatorscy, kwiecińscy, jastrowie i góreccy rozpoczęli życie w nowym dla siebie miejscu i wszyscy uznali tę dzielnicę za najlepszą do wychowywania dzieci. Zielony Żolibosz łączył ze sobą ludzi w zaprzyjaźnione sąsiedzkie społeczności, gdzie głównym kryterium doboru było podobne wykształcenie, przebyta droga oraz zbliżony wiek potomstwa. Nie wszystko, rzecz jasna, układało się pomyślnie. Trudne chwile przeżywali nie tylko zatorscy, ale i Jastrowie, ale ci też stawili im czoło. Stanisław jako oficer drugiej brygady po zakończeniu wojny nie miał tak mocnej pozycji jak oficerowie brygady pierwszej. I chociaż przyznano mu kawałek ziemi w uznaniu dla jego wojennych zasług, to w kolejce do zaszczytów i intratnych stanowisk zajmował odległe miejsce. Kilka lat po wojnie nie tylko Henryk Zatorski spotkał się z ostracyzmem w pracy. Stanowczy i bezkompromisowy Jaster sprzeciwiał się wszelkim nieprawidłowościom i nieuczciwości, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Głośno piętnował mnożące się po wojnie układy, które wspierały rozmaite grupy powiązanych ze sobą polityków i politykierów. Taka postawa nie przysparzała mu sympatii w pracy, co kilkakrotnie skutkowało koniecznością zmiany miejsca zatrudnienia. W takich okolicznościach spokój i silny charakter jego żony pomagały majorowi, a urzędnicza posada Eugenii nieraz ratowała sytuację rodziny. Wszystko to, co w nowej rzeczywistości oburzało Henryka i Stanisława, denerwowało też Góreckiego, ale Franciszek Edward swoje niezadowolenie wyrażał inaczej, z goryczą, godząc się na to, co nieuniknione. Wiedział, że w pojedynkę nie pokona ludzi dbających tylko o własną karierę. Uczciwie pracując, naprawiał niedociągnięcia kolegów, ale nie potrafił walczyć z karierowiczami. Harmonia w rodzinie była dla niego priorytetem a zajmowane stanowisko w Ministerstwie całkowicie mu wystarczało. Spokojny z natury mężczyzna nie był zatem żadnym zagrożeniem dla mniej uczciwych, choć bardziej ambitnych kolegów, chociaż uważnie ich obserwował, z niedowierzaniem kręcąc głową. W odbudowującym się i rozwijającym się po zaborach kraju mężczyźni wcale nierzadko przeżywali zawodowe rozczarowania. Kobiety zaś często nie tylko wspierały mężów w trudnych chwilach, ale i uzupełniały, a nawet podpierały domowy budżet. Praca zawodowa pań to była całkiem nowa jakość, która odróżniała to pokolenie kobiet od pokolenia ich matek. Lepiej wykształcone i przygotowane do wykonywania zawodu, miały też większą świadomość swojej wartości, a przede wszystkim więcej odwagi. Podobnie jak ich matki cechowała je wpojona w młodości zapobiegliwość i troska o rodzinę. Każda z tych kobiet miała jednak własny sposób na życie, stanowiący zlepek tradycji, wykształcenia oraz osobistych doświadczeń i tak miało pozostać. Rozdział 5. Latem 1930 roku wakacyjny wyjazd do zimnej wody okazał się niemożliwy, Danusia ze żalem musiała pożegnać nadzieję na spotkanie z dziadkami i kuzynką Marysią. Hanka pragnęła odwiedzić rodzinę, ale nie czuła się na tyle dobrze, by znieść trudy podróży koleją. A poza tym musiała liczyć się ze zdaniem męża, który dowiedziawszy się o ciąży, kategorycznie sprzeciwił się jej wyjazdowi. Widzisz, Złotko, że nie czujesz się dobrze tłumaczył spokojnie. Podróż koleją jest bardzo męcząca i sama przyznasz, że może być niebezpieczna, zarówno dla dziecka, jak i dla ciebie. Tu masz lekarzy i mnie, a tam. no, sama wiesz. Hanka nawet nie próbowała dyskutować na ten temat. Tęsknota za rodziną, która nachodziła ją w ciągu roku, mijała zwykle już w kilka dni od przyjazdu do zimnej wody. Po krótkiej idylni odradzały się stare konflikty, z którymi siostry nie potrafiły sobie poradzić. Wszakże w kilka tygodni po powrocie do domu nieporozumienia zacierały się w pamięci, a czas i odległość robiły swoje więc wczesną jesienią kąśliwe uwagi i zazdrość szły w zapomnienie. Poznawszy gorące temperamenty szacownej familii, Franciszek Edward podejrzewał, że tym razem nie byłoby inaczej. Wakacje nie zapowiadały się więc dla Danusi szczególnie atrakcyjnie. Wprawdzie ojciec starał się urozmaicić jej czas spędzany w mieście, ale na dalsze wycieczki wybierali się tylko w niedzielę, bo przez cały tydzień Franciszek Edward pracował i do domu wracał po szesnastej. Kilka dni wolnego radca Górecki brał zwykle pod koniec lata, wtedy gdy inni urzędnicy wracali już z urlopów i państwowy urząd powoli budził się z wakacyjnego letargu. Tym razem letni wypoczynek miał jednak wyglądać inaczej niż poprzednie, nie tylko ze względu na ciążę żony, ale i z powodu nie najlepszego samopoczucia samego Edwarda, które mężczyzna kładł na karp przepracowania i letnich upałów. Danusia nie znała przyczyny dziwnej sytuacji i w głębi duszy miała żal do mamy, że z niewiadomych dla niej powodów nie chce oddalać się od domu. Z czasem dziewczynka zaczęła podejrzewać, że Hanka, podobnie jak mamusia jednej ze szkolnych koleżanek, jest poważnie chora i ta myśl napawała ją przerażeniem. Opowieści o bocianach, przynoszących do domu noworodki, czy bajdy o odnajdywaniu niemowląt w kapuście, wprowadzały zamęt do umysłów dzieci, i w przypadku Danusi było podobnie. Na szczęście w sąsiedztwie byli dorośli, którzy organizując czas własnemu potomstwu, nie zapominali o córeczce przyjaciół. Koniec sierpnia był pogodny, ale nie za gorący, i Hanka czuła się dużo lepiej niż z początkiem lata. Dzięki temu optymistycznie patrzyła w przyszłość. Częściej też zabierała córkę na dłuższe spacery, ale dziewczynka najbardziej lubiła zabawy w ogródku naprzeciw budującego się kościoła. Przez całe wakacje plac zabaw pełen był dzieci. W letnie poranki Hanka przesiadywała na ławeczce w cieniu drzewa i przyglądając się zabawie córeczki, haftowała lub szydełkowała serwetki. Pod rozłożystą wierzbą powstawały maleńkie dzieła sztuki, wyszywane równym ściegiem lniane ozdoby, koronki i kołnierzyki do dziewczęcych sukienek, a także szydełkowe kaftaniki i buciki dla niemowlęcia. Przyglądając się maleńkim ubrankom, Danusia początkowo myślała, że matka robi je dla lalki, ale kiedy dowiedziała się, że ich właścicielem będzie małe dziecko, nie dopytywała o nic więcej. W sąsiedztwie mieszkało wiele mam, które na placyk przed kościołem przywoziły w wózkach niemowlęta. Dziewczynce wydawało się więc zupełnie naturalne, że któraś z nich dostanie śliczny kaftanik z kordonka dla swojego dzidziusia. Pod koniec wakacji w ogródku było wesoło, ale nie tak ciekawie jak w ubiegłym roku, kiedy jeden z ojców organizował dzieciom atrakcyjne zabawy. — Brakuje nam pana Staszka z jego pomysłami — wzdychały czasem matki, wspominając poprzednie lato. Anka zwykle przytakiwała z skinieniem głowy zastanawiając się przy tym, dlaczego kobiety same się nie zorganizują, żeby uprzyjemnić dzieciakom zabawę. Siebie jednak jak zwykle usprawiedliwiała ze względu na odmienny stan, upał i kompletny brak energii, podobnie jak inne matki z rozrzewnieniem jednak wspominała jak wesoło i ciekawie było w tym miejscu rok wcześniej. Po odejściu z wojskowości, oczekując na nową posadę, Stanisław Jaster sporo czasu poświęcał swoim synom, z czego korzystały inne dzieci. Spokojna zabawa pod okiem matek latem 1929 roku zamieniła się w czas sportowych zabaw i wielu ciekawych rozgrywek. Nie było tygodnia, by u zbiegu ulic Felińskiego i Niegolewskiego nie odbywały się jakieś zawody. Teraz jednak major miał już cywilną posadę i jego zaangażowanie w opiekę nad synami znacznie się ograniczyło. Na zielonym skwerku przycichły wesołe krzyki rozentuzjazmowanej dziatwy i życie najmłodszej populacji żoliborzan wróciło w dawne utarte kolejiny pomiędzy piaskownicą, drabinkami i karuzelą. Zaprzyjaźniona z Eugenią, Hanka Górecka cieszyła się, że trudny dla jasterów czas minął. Ale podobnie jak inne matki, żałowała, że na placu zabaw nie pojawia się już Stanisław. Na skwerku zrobiło się dużo nudniej, a podejmowane przez panie próby zorganizowania zabawy na wzór tych sprzed roku wypadały mizernie. Twój mąż ma świetne podejście do dzieci, stwierdziła Hanka, kiedy w niedzielę obie rodziny spotkały się w ich domku. Tego dnia gospodyni przygotowała obiad, żeby ugościć nim przyjaciół. Po wielu trudnych tygodniach jej samopoczucie się poprawiło, i teraz chciała zrewanżować się Eugenii za zajmowanie się Danusią na początku lata. To prawda, chłopcy uwielbiają ojca, bo gdy ma dobry humor, zawsze się z nimi bawi. Poza tym Stanisław działa w kilku klubach sportowych, więc zabiera synów na treningi. Sama wiesz, jakie to ważne. Nasz Stasio musi mieć zajęcie, bo kiedy nie ma co robić, zawsze wymyśla zabawy, od których włos się jeży na głowie. W tym momencie Eugenia przerwała wypowiedź, bo dobiegł ją niepokojący krzyk Danusi, a po chwili do kuchni wpadł z ogrodu Andrzejek z przestraszoną miną. Mamusiu, mamusiu, tam! wskazał dłonią kierunek, z którego przybiegł, nie mogąc z przejęcia złapać tchu. Eugenia biegiem ruszyła do drzwi, w progu zderzając się z Danusią. Mamusiu, mamusiu, Stasio wisi na kurniku, proszę zobaczyć, on tam wisi! Szyk dziewczynki postawił na nogi nie tylko Hankę, ale i ojców trójki dzieci, które jeszcze chwilę temu zgodnie bawiły się w ogrodzie. Dorośli jak na komendę znaleźli się przed domem, gdzie ich oczom ukazał się niecodzienny widok. Prawie trzy metry nad ziemią, zaczepiony na pasku od spodni na metalowej rynnie, zwisał starszy syn jasterów i machając rękami usiłował się czegoś uchwycić. Nagle od strony komórki dobiegł zgrzyt oraz trzask i ciało chłopca niebezpiecznie drgnęło. Nie ruszaj się! krzyknął major, biegnąc w jego stronę. Tuż za nim dreptał przejęty Edward Górecki. Eugenia zamarła z przerażenia, zatrzymując się przy rabatce, a Hanka złapała za rękaw wybiegającą z mieszkania Danusie i zastąpiła drogę Andrzejowi. Stójcie! krzyknęła stanowczo, obawiając się, że dzieci utrudnią mężczyznom akcję ratowania Stasia. Major był już przy kurniku i tak się ustawił, by pochwycić syna, ale pasek od spodni chłopca uszyty solidnymi nićmi trzymał mocno i mimo, że jedno mocowanie rynny już puściło, Staś wciąż wisiał w powietrzu. Górecki stanął za plecami Majora. — Przyniosę drabinę — powiedział cicho i ruszył na tyły komórki. Ciężka drabina stała oparta o ścianę kurnika. Musiał więc obejść niewielki budyneczek i przynieść drewnianą konstrukcję przed front. Szybkim krokiem pokonał niewielką odległość, ale gdy chwycił drabinę za jeden z niżej położonych szczebli, okazało się, że nie jest w stanie jej dźwignąć. Zrobiona z grubych belek do tej pory służyła Edwardowi do odtykania rynny, zrywania jabłek z ich jedynego drzewa albo nieskomplikowanych napraw. Zawsze wydawała mu się ciężka, ale nigdy aż tak. Stojąc na tyłach komórki, Górecki z niemałym zdziwieniem zauważył, że choć w maju przenoszenie ciężaru nie nastręczało mu specjalnych trudności, to teraz już tak. Co jest? mruknął. Szarpnął za jeden ze szczebli i drabina zmieniła nieco położenie, lecz o uniesieniu jej do góry nie było mowy. Czyżby namokła od deszczu? pomyślał szukając wytłumaczenia dla swojej bezsilności, ale ponieważ nie było czasu na kolejne próby, odchylił ją od ściany, zmienił jej pozycję na poziomą i nie odrywając od ziemi pociągnął ciężar za sobą. Kiedy Edward wyłonił się z zakurnika, Eugenia od razu zauważyła, jak się mozoli, podbiegła więc by mu pomóc. We dwójkę podnieśli drabinę i po krótkiej chwili podstawili podrynę, z której zwisał mały Staś. Ojciec natychmiast wspiął się po niej i, przytrzymując się jedną ręką najwyższego szczebla, drugą złapał syna w pół, po czym gwałtownym ruchem przyciągnął go do siebie. Po krótkiej szamotaninie major odczepił, a właściwie oderwał spodnie pierworodnego od wystającego fragmentu rynny. Przez chwilę trzymał Stasia w objęciach, przyglądając mu się z groźną miną, po czym postawił go na ziemi i pokręciwszy głową, westchnął głęboko. Jutro za karę nie pójdziesz na zajęcia do klubu. Oznajmił poważnie, po czym złożył drabinę i bez najmniejszego wysiłku zaniósł na tyły komórki. Edward ruszył za nim szybkim krokiem, próbując podtrzymać ciężar, ale Stanisław nie potrzebował pomocy. Był silny i chociaż czasem cierpiał z powodu bólu po odniesionej na wojnie ranie w brzuch, to teraz nawet nie zwracał na niego uwagi. Kolejny wyczyn starszego syna bardziej przestraszył, niż zirytował Stanisława Jastera, i kara, jaką właśnie wymierzył chłopcu, jemu samemu sprawiła przykrość. Chyba nie lubisz karać swoich dzieci? Zauważył Edward, kiedy umieścili już drabinę na jej zwykłym miejscu pod daszkiem. Nie znoszę, przyznał Jaster. Ale chłopcy muszą wiedzieć, gdzie są granice. Dla Stasia taka kara jest bardzo dotkliwa, lecz przyznam ci się, że dla mnie chyba jeszcze bardziej. Kiedy jutro pójdę do klubu z samym Andrzejkiem, to i tak będę cały czas myślał o Stasiu. On już taki jest, żywe srebro. Nie sposób go upilnować, ale przynajmniej musimy go czegoś nauczyć. Dzieciak ma szczęście, że nie wpadł do środka zauważył Edward, z trudem starając się ukryć ogarniające go coraz bardziej zmęczenie, po czym dodał, komórka jest słaba, daszek trochę przegniły, a moje naprawianie na pewno niefachowe. Sam kładłem tę papę, ale miała kury chronić przed deszczem, a nie przed urwisami. Dokończył Jaster i z rezygnacją machnął ręką. Możesz się cieszyć, że masz córkę. Dodał i podszedł do Eugenii, która trzymając teraz Stasia za ręka w koszuli, czyniła mu gorzkie wyrzuty. Edward zbliżył się do hanki i pocałował ją w czoło. Ona zaś przytuliła się do niego i cichym głosem zauważyła: Ciężka ta nasza drabina. W ostatnim czasie częściej przyglądała się mężowi, gdyż wydawało jej się, że trochę zmizerniał. Edward jednak tylko machnął ręką i ruszył do mieszkania. Nie chciał o tym rozmawiać. Konieczność przeniesienia drabiny uświadomiła Góreckiemu, że znowu ubyło mu sił. Ostatnio korzystał z niej wiosną, kiedy samodzielnie naprawiał dach komórki. Ukochane lili putki jego żony mokły na krótkie ich rzędzie, więc pewnego dnia uzupełnił zadaszenie kawałkami papy i problem na jakiś czas został rozwiązany. Edward nie lubił majsterkować. Nigdy nie czuł zamiłowania do napraw ani domowych robót, a w razie awarii wzywał znanego w całej okolicy majstra. Pan Józef sprawnie wykonywał wszelkie zlecone mu zadania: od hydrauliki, pomalowanie ścian i drobną murarkę. Był z nim jednak taki kłopot, że mieszkał dosyć daleko, bo aż przy cmentarzu powązkowskim. Wyprawa do domu Józefa wymagała więc czasu, a przede wszystkim rozwagi. W żadnym razie nie należało planować wędrówki po zmroku, bo dziurawe i rozmokłe lub wybrakowane kocimi łbami uliczki dla obcych bywały niebezpieczne. Wieczorem powązki stawały się równie nieprzyjazne jak okolice domów komunalnych przy dworcu gdańskim. Na mapie Żoliborza te dwa miejsca stanowiły enklawy, z których specyfiką należało się liczyć. Po srogiej zimie góreccy zauważyli, że ich kolorowe kurki mokną z powodu zniszczeń, jakie wyrządziły mróz i śnieg. Edward początkowo zamierzał po raz kolejny odwiedzić pana Józefa, żeby uzgodnić z nim termin naprawy dachu, ale dni wczesnej wiosny mijały nieubłaganie szybko i jakoś nie znalazł czasu, by zdążyć na powąski przed zmrokiem. W końcu dziura w komórce stała się na tyle przykrym tematem w ich domu, że dłużej nie odkładał już naprawy i postanowił, że tym razem upora się z nią sam. Efekt nie był zachwycający, ale łatanie papą okazało się skuteczne i nawet po największych deszczach kurze pióra pozostawały suche. Po zjedzeniu obiadu Eugenia przycutnęła naprzeciw kochanki pochylonej nad rozprutymi spodenkami Stasia. Po południu zrobiło się chłodno i od strony Powązek zaczęły nadciągać chmury. Nie zanosiło się jeszcze na deszcz, ale upały skończyły się kilka dni temu i teraz powietrze stało się rzeźkie, a wieczory zimniejsze niż na początku lata. Chłopiec siedział na krześle przed domem przykryty lekkim kocem i z zazdrością popatrywał na brata i Danusie, którzy w niedużej skonstruowanej ze starych skrzyń piaskownicy budowali z piasku miasteczko. Pochyleni nad kruchą konstrukcją, uzupełniali ją patykami i liśćmi, nie zwracając uwagi na Stasia, który z chmurną miną czekał, aż Hanka zszyje mu spodnie. Jasterowa uważała, że jej starszy syn za karę powinien resztę popołudnia spędzić w ich mieszkaniu, ale na takie rozwiązanie nie zgodził się Stanisław. Lepiej, żeby posiedział bez portek, niż pod naszą nieobecność znów coś zmalował, oświadczył łagodnie przeciwstawiając się argumentom żony. Eugenia nie oponowała. Wiedziała, że mąż ma rację i swój pierwotny pomysł niemal natychmiast uznała za nieprzemyślany. Góreccy też poparli stanowisko Stanisława, a Hanka zaoferowała pomoc przy naprawie rozdartej garderoby. Wreszcie ustalono, że po zjedzeniu obiadu młodsze dzieci pobawią się w ogródku. Rodzice porozmawiają o ważnych sprawach, a niespokojny duszek w ramach kary za sprowadzenie na siebie niebezpieczeństwa, spędzi jakiś czas na wiklinowym krześle. Teraz mężczyźni siedzieli w jednym kącie salonu, a obie panie tak się usadowiły, by widzieć ogródek. Z tej perspektywy mogły spokojnie obserwować dzieci, a co najważniejsze, nieszczęsnego więźnia, który wiercił się na swoim krześle. Widzisz? Już go nosi, rzuciła Eugenia, wskazując Stasia ruchem głowy. Pewnie najchętniej cisnąłby ten kocyk w najdalszy kąt ogrodu i w samych majtkach biegał po zagonach. Prawdziwe utrapienie z tym chłopakiem. Już kończę. — powiedziała Hanka, wskazując trzymaną w ręku robótkę. — Zaraz będzie mógł je założyć. Eugenia energicznie potrząsnęła głową. — Nie spiesz się, niech trochę poczeka. I tak niewiele kosztowało go zdenerwowanie, jakie wszyscyśmy przeżyli. Jestem ci wdzięczna, że naprawiasz te jego porcięta, bo ja teraz pewnie zszyłabym mu ze sobą obie nogawki. Hanka uśmiechnęła się i z uwagą przyjrzała się swojej robocie. — Dla mnie życie to prawie przyjemność. Przecież wiesz, że to lubię. Eugenia pokręciła głową i z uśmiechem rozłożyła bezradnie ręce. Ja nie przepadam za naprawianiem garderoby, powiedziała. A przy trzech mężczyznach w domu, wciąż mam coś do roboty. Staś dużo niszczy, a poza tym rośnie jak wielka nocna babka, więc ciągle trzeba coś cerować, podłużać, poszerzać. Nasz pierworodny jest najwyższy w klasie i wcale nie wygląda na to, by wkrótce chciał się zatrzymać. Rodzice postawni to i synowie będą wysocy skwitowała górecka i przerwała szycie, by spojrzeć na dzieci. W tym momencie od strony ogrodu dał się słyszeć rumor przewracanego krzesełka, a chwilę potem, w drzwiach prowadzących do ogrodu, pojawił się Staś. Mamusiu, mamusiu, czy pozwolisz mi pobawić się z Andrzejem i Danusią, bo naprawdę bardzo już nie mogę siedzieć. Miałeś czekać na spodnie, skarciła go matka z uśmiechem, ale Hanka zwinęła zszyte ubranie w kulę i rzuciła w kierunku chłopca. No to się doczekałeś, powiedziała wesoło, po czym widząc zaskoczoną minę Stasia, który zdumiony własnym refleksem trzymał już w rękach spodenki, roześmiała się głośno. Po wyjściu syna Eugenia skierowała spojrzenie za okno i przez chwilę przyglądała się dzieciom. Staś w podskokach zbliżył się do piaskownicy, po czym pochylił się i coś powiedział do Danusi i jędrka. Dzieci popatrzyły na niego i bez oporu odsunęły się, by zrobić mu miejsce, które natychmiast zajął i włączył się do zabawy. Nie trzeba było długo się przyglądać, by zorientować się, kto od tego momentu nią pokieruje. Danusia i Jędrek z nową energią wzięli się do działania. Do podrzuconej przez Stasia koncepcji okazały się potrzebne kamyczki, patyki i liście akacji rosnącej w kącie ogrodu i oboje znosili je z ochotą. Eugenia westchnęła i spojrzała w stronę zajętych rozmową mężczyzn. Korzystając z chwilowej nieobecności Hanki, pogrążyła się w rozmyślaniach. Dzięki pomocy przyjaciół, rodzinne kłopoty Jasterów, związane z utratą pracy przez męża, wreszcie się skończyły. Stanisław znalazł zatrudnienie w dziale personalnym ministerstwa skarbu i finanse rodziny znacznie się poprawiły. Względna stabilizacja sprawiła jednak, że Jaster postanowił zrealizować pomysł budowy domu na leżącej dotąd odłogiem działce, którą otrzymał za zasługi wojenne od państwa w kwartale oficerskim przy Pogonowskiego. Marzenie o własnym domu tak bardzo pochłonęło majora, że pomimo braku odpowiednich funduszy znalazł inwestora zdecydowanego wyłożyć pieniądze na pokrycie znacznej części budowy wspólnego domu na działce Jasterów. Eugenia myślała o tym z lękiem, znowu obawiając się o przyszłość, ale o swych wątpliwościach nie mówiła nikomu. Jako jedyna kobieta w męskiej rodzinie patrzyła na wszystko rozsądnie, zawsze starając się zrozumieć swoich chłopaków, choć często było to trudne. Pomysły męża przerażały ją lub co najmniej niepokoiły, bo nieraz już miała okazję przekonać się, co znaczy niedostatek pieniędzy, gdy mieli tylko jedną pensję chłopcy rośli, a ich potrzeby rosły wraz z nimi i też zmieniały się z miesiąca na miesiąc, co uświadamiało eugenii, że świat kobiecy i męski znacznie się od siebie różnią. Nie sposób było nie zauważyć, że synowie jasterów mają swój chłopięcy świat, do którego coraz bardziej potrzebowali męskiego towarzystwa. ale na szczęście dla przyjaźni eugenii i Hanki wciąż jeszcze dogadywali się z Danusią. To jednak niebawem mogło się zmienić. Dobrze byłoby mieć jeszcze córeczkę, pomyślała Eugenia, patrząc na wchodzącą do pokoju Hankę, której ciąża zdała się już widoczna, zaraz jednak pokręciła głową, odganiając od siebie tę myśl. Rozdział szósty Hanka i Ludwika siedziały obok siebie na ławce w parku Żeromskiego skromne wyposażenie placyku zabaw na skwerku przed kościołem nie wystarczało już dzieciom, to też kiedy spotykały się w większym gronie prosiły rodziców, by iść gdzie indziej. Park stał się dla starszych dzieci dużo atrakcyjniejszym miejscem, ale przebywanie tam wymagało większej uwagi ze strony dorosłych. Dzika gonitwa po alejkach i zabawy w chowanego przynosiły jednak potomstwu taką radość, że matki nie potrafiły im odmówić. Kobiety siedziały po środku głównej alejki, mając za plecami metalowe pręty ogrodzenia i fragment ulicy z widokiem na powstające osiedle spółdzielni Akord. Po drugiej stronie alejki na szerokim trawniku Irenka i Danusia ganiały motyle, a Antek wspinał się na drzewa, wykrzykując co chwilę słowa zaczepki kierowane do dziewczynek. Większą część wakacji dzieci Zatorskich znowu spędzały tylko z jednym z rodziców. Tym razem była to matka. Mam nadzieję, że udało ci się wypocząć na wyjeździe, zagadnęła Hanka wygodnie usadowiwszy się na ławce. Nie wiem, czy można to nazwać wypoczynkiem, bo tyle nerwów kosztowało mnie pilnowanie Antosia, że przez pierwsze trzy dni zastanawiałam się, czy nie wracać z letniska. Nie powinnam sama jeździć z nim nad wodę, bo przez cały czas truchlałam, że gdzieś wpadnie albo się utopi, powiedziała Ludwika bezradnie rozkładając ręce. Hanka się uśmiechnęła i ze zrozumieniem pokiwała głową. Przecież Henryk nauczył Antka pływać, powinnaś więc być o syna spokojna. Ludwika jednak skrzywiła się lekko i klepnęła dłonią po udzie. Ale nie byłam, odpowiedziała stanowczo, po czym dodała. Gdy byłam młoda, też nie zawsze słuchałam rodziców i wszędzie mnie było pełno, ale teraz, gdy zostaję sama z coraz starszymi dziećmi, inaczej na to wszystko patrzę. Hanka podniosła głowę znad nieodłącznej szydełkowej robótki i przyjrzawszy się z uwagą przyjaciółce zauważyła – na szczęście ładnie wyglądasz, więc chyba jednak trochę wypoczęłaś. Zatorska zaśmiała się krótko i wyciągnąwszy przed siebie długie opalone nogi, przyjrzała się z uwagą łydkom wyłaniającym się spod fałd letniej sukienki, po czym z uśmiechem popatrzyła na Hankę. – Prawdę mówiąc, panikowanie minęło mi po liście Henryka – wyjaśniła ściszając głos – kiedy napisałam mu, że nie mogę sobie poradzić z Antosiem, odpisał, żebym wracała. Wtedy natychmiast pojęłam, że to nie ma sensu. Przecież nie po to decydowałam się zrobić dzieciom wakacje, żeby ze strachu o ich bezpieczeństwo kończyć je zaledwie po kilku dniach. No i co zrobiłaś? Porozmawiałam poważnie z Antosiem i ustaliliśmy zasady, których nie wolno mu było łamać. Zagroziłam, że jak nie będzie mnie słuchać, to wsadzę go do pociągu i odeślę samego do Warszawy, zakończyła ze śmiechem. Poskutkowało? Zapytała Hanka. Prawie, odparła Ludwika, ale zaraz dodała. On się bardziej pilnował, a ja przestałam panikować, bo zrozumiałam, że być może nadmiernie się o niego boję. Kobiety przez chwilę siedziały w ciszy, wodząc wzrokiem za swoimi dziećmi. Antek jest w gruncie rzeczy rozsądny, zauważyła wreszcie Hanka, choć nie dało się nie zauważyć, że stwierdziła to bez przekonania. Nie pocieszaj mnie, powiedziała, wzruszając ramionami Ludwika. Rozsądek nie jest akurat najmocniejszą stroną mojego syna, ale to prawdopodobnie nieprędko się zmieni. Hanka postanowiła jednak znaleźć argument, którym mogłaby pocieszyć przyjaciółkę. — Bierz przykład z Eugenii — powiedziała z naciskiem. — Ona ma dwóch chłopaków i pewnie przez to dwa razy więcej powodów do obaw, ale... ale Jędrek jest spokojny — zakończyła Zatorska. — To prawda, za to Staś podobny do Antka — dodała Hanka i wróciła do swojej robótki — Ludwika wzruszyła ramionami i westchnęła głęboko. Trudno pozostaje mi ufać, że jakoś to się ułoży, stwierdziła. Dzieci rosną i pewnie kiedyś zmądrzeją, a na razie czas szykować nasze dziewczynki do szkoły. Na szczęście to, co najtrudniejsze, jest już chyba za nami. Zatorskiej wróciły wspomnienia sprzed roku, kiedy niezbyt optymistycznie patrzyła w przyszłość. Teraz jednak tamten czas wydawał się odległy. Po przeszło roku pracy w biurze Ligi Kobiet Ludwika bardzo dobrze się tam czuła i po urlopie z chęcią wracała do swoich obowiązków. Henryk też jakoś pozbierał się ze zdrowieniem i dzięki pomocy znajomych znalazł zatrudnienie. Od kilku miesięcy pracował w banku i jak na razie wyglądało na to, że pozostanie tam na dłużej. W tamtym niełatwym czasie problem opieki nad ich dziećmi też rozwiązali znajomi. Bo starsi państwo postworscy ofiarowali się z opieką nad antosiem i sumiennie się z tego wywiązywali. Góreccy uzgodnili ze swoją Kasią, że w dniach, kiedy przychodziła pracować w ich domu, przyprowadzała postworowskim chłopaka ze szkoły, a w pozostałe dni odbierał go pan Teodor. Hanka zaś zabierała z przedszkola i rękę, która czekała na matkę, bawiąc się z Danusią. Teraz Ludwika miała nadzieję, że jej rodziny nie czeka już nic złego. Za kilka dni dzieci miały rozpocząć naukę w szkole, a ona wracała do pracy. Dzięki intensywnym poszukiwaniom na kilka dni przed początkiem roku szkolnego w mieszkaniu zatorskich zaczęła się pojawiać młoda studentka Ewa, która miała się zajmować dziećmi po ich powrocie ze szkoły. Ładna, wesoła blondynka od razu przypadła do gustu nie tylko matce, ale i podopiecznym, co zdaniem Ludwiki i Henryka pozwalało nieco optymistyczniej patrzeć na kwestie okiełznania Antosia. Inne dzieci z bloków WSM-u korzystały z opieki świetlic prowadzonych przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Henryk Zatorski początkowo uważał, że ich syn też mógłby tam chodzić, ale Ludwika była innego zdania. Wystarczy mi skarg ze szkoły powtarzała za każdym razem, gdy mąż poruszał ten temat. Naszego syna nie sposób okiełznać, szczególnie zaś w połączeniu z gromadą innych dzieci. Musimy sami zapewnić mu odpowiednią opiekę. Henryk nie chciał spierać się z żoną, kiedy więc Ludwice udało się zatrudnić rezolutną studentkę, całkowicie zamilkł. Ewa uczyła się na kursach nauczycielskich i chętnie wzięła pracę opiekunki, żeby trochę zarobić. Dzieci polubiły ją niemal natychmiast wyglądało na to, że będą się dogadywać. Nie masz pojęcia, jak wam wszystkim jestem wdzięczna za to, co dla nas zrobiliście, powiedziała Ludwika, patrząc na Hankę, która lekko pokręciła głową. Przecież nieraz już dziękowałaś i mówiliśmy ci, że to niepotrzebne. Trzeba sobie pomagać, odparła Hanka, szeroko uśmiechając się do przyjaciółki. Choć nie mówiła tego głośno, to z radością zauważyła, że zatorska wreszcie odzyskała dawny spokój. Zgrabna sylwetka Ludwiki znów nabrała szyku i dostojeństwa, które zawsze podobały się Hance. Po niedawnym przygnębieniu nie było prawie śladu. A z postawy kobiety emanowała siła połączona z wdziękiem, co zdaniem wielu rzadko chodzi w parze. Pomimo wczesnej pory na dworze zapadł już zmrok. Ciemne chmury, które od kilku dni zasłaniały niebo ciężką pierzyną, wypuszczały co jakiś czas strugi deszczu potrzebne budzącym się do życia roślinom. Wczesna wiosna 1931 roku zastała na chodnikach i w przydomowych ogródkach kopczyki brudnego śniegu, którego nie dały rady stopić zbyt niskie jeszcze temperatury, ale za to spłukiwał je zimny, zacinający deszcz. Hanka i Eugenia, pochylając się nad łóżeczkiem kilkutygodniowej basi, przyglądały się maleństwu. Przez dłuższy czas stały obok siebie, chłonąc w ciszy widok spokojnie śpiącego dziecka, aż wreszcie Eugenia, oderwawszy wzrok od niemowlęcia, objęła przyjaciółkę i mocno ją przytuliła. Hanka uśmiechnęła się i odsunęła się od łóżeczka dziecka. — Zauważyłam, że nastrój twojego męża znacznie się poprawił. Chyba dobrze czuje się w nowej pracy. — zagaiła. Kobiety przeszły do pokoju jadalnego, zostawiwszy uchylone drzwi sypialni. Pomimo zdecydowanej poprawy sytuacji rodziny, Jasterowa w przeciwieństwie do męża nie wyglądała na spokojniejszą. Uważnie przyglądając się przyjaciółce, Hanka spostrzegła, że zaniepokojenie wcale nie zniknęło z twarzy Eugenii, a kąciki jej ust częściej niż dawniej opuszczały się w dół, nadając twarzy wyraz zatroskania. Tak, po jego dawnym załamaniu nie został już nawet ślad! Westchnęła bez uśmiechu, z rezygnacją machnąwszy dłonią. Nie cieszy cię to? Zapytała zaskoczona Hanka. Przyjaciółka bez entuzjazmu kiwnęła głową. Cieszy. Ale nauczyłam się zbyt szybko nie wpadać w euforię. Ledwie co się u nas poprawiło, a już widzę nadciągające kłopoty. Powiedziała i zamilkła. Hanka też milczała. Cierpliwie czekała na dalsze wynurzenia, bo ostatnie wypowiedziane przez Eugenię zdanie trochę ją zaniepokoiło. Stała praca, a co się z tym wiąże, stały dochód sprawiła, że Stanisław odświeżył pomysł budowy domu. Wyjaśniła po chwili Jasterowa i natychmiast dodała wznosząc oczy ku niebu całe szczęście, że jest jeszcze zimno, bo kiedy zacznie się prawdziwa wiosna, mój mąż prawdopodobnie własnymi rękami wykopie fundamenty. Znasz go przecież i wiesz równie dobrze jak ja, że gdy coś sobie wbije do głowy, to koniec. Przestałam się łudzić, że mu to przejdzie. Hanka już wcześniej zauważyła niewesołą minę przyjaciółki, teraz zaś pojęła tego przyczynę. Dobrze rozumiała obawy Eugenii i zdawała sobie sprawę, że trudny czas wyraźnie uszczuplił pokłady jej życiowego optymizmu. Ale chyba cieszysz się, że Stanisławowi wróciła energia? zapytała, po czym, nie czekając na odpowiedź, dodała trzeźwo: Przecież macie grunt. I nic poza tym! Westchnęła Eugenia, uśmiechając się smutno. Słyszałaś, żeby ktoś zabierał się do stawiania domu bez funduszy? Górecka skrzywiła się lekko i nie odpowiedziała na to pytanie. Temat oszczędzania na budowę znała aż nadto dobrze. Przez całe jej dzieciństwo i młodość rodzice wbijali córkom do głowy, że trzeba oszczędzać na dom, który postanowił zbudować ojciec. Skromne środki, jakie matka czterech córek dostawała na utrzymanie rodziny, były znacznie okrojone przez wydatki potrzebne na materiały budowlane, fachowców i dokumentację niezbędną do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy. Eleganckie i solidne ubrania, które Hanka i jej siostry nakładały wychodząc do szkoły, a później do pracy. Nijak się miały do skromnych posiłków oraz podniszczonych ciuchów noszonych przez nie w domu. Oszczędność rodziców graniczyła ze skąpstwem, o czym wszystkie dziewczyny przekonały się podczas budowy. Tylko najstarsza, nieco krnąbrna i najbardziej przebojowa Rysia, wypominała czasem rodzicom ich przesadną oszczędność, ale ona jako pierworodna mogła sobie pozwolić na więcej niż pozostałe córki. Skrupulatność matki w liczeniu pieniędzy stała się dla Hanki wystarczającym powodem, by nigdy nawet nie myśleć o budowie własnego domu. Bogata we wspomnienia z dzieciństwa potrafiła zatem wczuć się w emocje przyjaciółki. Rozumiem cię, zapewniła cichutko, ale zaraz dodała. Myślę jednak, że powinnaś zaufać mężowi. Tacy silni mężczyźni jak Stanisław potrzebują wyzwań a w jej głosie wybrzmiała taka pewność, że Eugenia się uśmiechnęła i pogładziła ją po ręce. Wiem, wiem, powiedziała, patrząc z uśmiechem na Hankę i szybko zmieniła temat. Przez dwie godziny, podczas których dziecko spało spokojnie w pokoju obok, kobiety przekazywały sobie nowinki ze swoich i sąsiedzkich podwórek. Po dłuższej przerwie, związanej z porodem i połogiem Hanki, nie mogły się sobą nacieszyć. Ale Eugenia zauważyła, że w trakcie miłej rozmowy przez twarz przyjaciółki kilkakrotnie przesunął się cień smutku. Trwało to krótką chwilę, a jednak zwróciło jej uwagę. Pomimo rzadszych spotkań, Jasterowa zaobserwowała zmiany w zachowaniu obojga góreckich, dotyczące nie tyle wzajemnych relacji, ile poziomu energii, która w nich przygasła. Zajęta własnymi problemami, nie od razu zdała sobie sprawę, że bliskich jej sercu ludzi trapi zmartwienie. W końcu jednak uświadomiła sobie, że coś jest nie tak i swoimi obserwacjami podzieliła się ze Stanisławem. Nic nie zauważyłem, stwierdził Jaster, kiedy żona powiedziała mu o tym, co ją zaniepokoiło. Ale przyjrzę się, bo mam ku temu dobrą okazję. Oznajmił, a napotkawszy pytający wzrok żony wyjaśnił. Edward prosił mnie o pomoc w jakiejś domowej naprawie i jutro się do nich wybieram. To podobno drobiazg, ale on sam nie może sobie poradzić, więc może czegoś się dowiem, choć prawdę mówiąc, pewnie trochę przesadzasz. Przecież mają małe dziecko, więc może. No właśnie, przerwała mu energicznie. Początkowo myślałam, że martwią się zdrowiem malutkiej, bo chorowita i ciągle słabuje, ale to chyba nie wszystko. Eugenia zamilkła, a Stanisław skrzywił się i bezradnie rozłożył ręce. Ja niczego nie zauważyłem, ale ty zawsze więcej widzisz, a na dodatek często masz rację, więc obiecuję, że zwrócę uwagę. Zgoda? Eugenia uśmiechnęła się do męża i lekko wzruszyła ramionami. Tak sobie tylko pomyślałam, bo ciągle jestem zajęta swoimi sprawami. Zaczęła, ale mąż nie pozwolił jej dokończyć. Dobre sobie, wykrzyknął. Przecież ty wciąż komuś pomagasz, a to w pracy, a to sąsiadom. Słysząc to, żona tylko machnęła ręką, jakby opędzała się od natrętnego owada. Wielkie mi co, pomagam. Jak widzę, że trzeba, albo mnie ktoś poprosi, to pomagam. Ale tu jakoś mam niedobre przeczucia. Stanisław pochylił głowę i uważnie przyjrzał się swoim dłoniom. Chwilę milczał, zastanawiając się nad treścią tej rozmowy, po czym zauważył cicho, może kureccy wcale nie chcą niczyjej pomocy. Eugenia spojrzała na męża i mruknęła bez przekonania, może. Lepiej jednak sprawdzić, czy jej nie potrzebują. Następnego dnia Stanisław wrócił od Góreckich późnym wieczorem. Szedł do kuchni w ich mieszkaniu przy Brodzińskiego i nic nie mówiąc, usiadł na kuchennym stołku. Eugenia była zajęta zmywaniem po kolacji, ale zapytała: Jesteś głodny? Jadłem u Góreckich. Hania jak zwykle nie chciała mnie wypuścić bez poczęstunku, ale dobrze się stało, że zostałem powiedział zawieszając głos. Żona odwróciła się tak gwałtownie, że niechcący strąciła ścierkę wiszącą na brzegu zlewu. Stanisław pochylił się i podniósł ścierkę, a kiedy podawał ją Eugenii, popatrzył jej smutno w oczy. Nie wiem za bardzo, co tam się dzieje, ale zauważyłem, że Edward opadł z sił i źle wygląda. Oznajmił i zaraz dodał: Podczas kolacji nic prawie nie jadł, a w końcu poszedł się położyć. Eugenia patrzyła przez chwilę na męża, po czym zapytała zdziwiona, Położył się, zanim wyszedłeś? No właśnie. Widać było, że źle się czuje, wyjaśnił Stanisław. Hania mówiła, że Edka nękają jakieś migreny i nazajutrz wybiera się do neurologa, bo jego stan niepokoi ich lekarza. A te półki w komórce zrobiliście? zapytała Eugenia, ale Stanisław bezradnie wzruszył ramionami. Sam je zrobiłem, powiedział. Edward nie miał nawet siły utrzymać młotka. Poza tym w komórce jest zimno, a on trząsł się jak osika, to go posłałem do domu. Nie martw się, wszystko poprzybijałem jak należy. Załatałem też dwie dziury w ścianie, oznajmił z dumą. Potem Hania dała kolację, ale i ona nie najlepiej wygląda. Blada jest i wciąż tylko popatruje na męża. Eugenia z niepokojem przyglądała się Stachowi, który na koniec pokiwał głową i powiedział Wygląda na to, że znów miałaś rację. Edward jest chory. W kilka tygodni później, na progu lata, Eugenia wyjechała do Ciechocinka. Kuracja sanatoryjna nieco ją oderwała od codziennych trosk, które i tak nie dawały o sobie zapomnieć. Do niepokoju o własne sprawy związane z rozpoczynającą się budową domu doszła teraz troska o zdrowie męża przyjaciółki. Jedź, kochaneczko, kuruj się i wypoczywaj w tym Ciechocinku, a jak do nas wrócisz, to inaczej na wszystko popatrzysz, mówił Stanisław. Od samego początku, zanim sama podjęła decyzję, mąż namawiał ją do wyjazdu. Stanisław zdawał sobie sprawę z wątpliwości Eugenii i jej niepokoju związanego z planami budowy domu. Nie zamierzał jednak z nich rezygnować. Raz powziętego postanowienia nie chciał porzucać, a powątpiewanie w oczach żony działało nań deprymująco. Jasterowie rzadko się sprzeczali. Byli zgodnym małżeństwem, ale postawa żony w tej sprawie drażniła Stanisława i odbierała mu energię, a na to nie chciał pozwolić. Pomysł kuracji żony w ciechocinku bardzo mu z tego powodu odpowiadał, to też zorganizował wszystko tak, by cała rodzina była zadowolona. Czas spędzony w sanatorium okazał się dla Eugenii wyśpienitym relaksem. Spokojna o los swoich chłopaków, o których pod jej nieobecność troszczyła się sprowadzona do Warszawy Teściowa, korzystała z zabiegów i miłych spotkań towarzyskich w szerokim gronie kuracjuszy z całej Polski. Spośród nowo poznanych osób, najbardziej przypadła jej do gustu Zofia Krzysikowa, która, jak się okazało, mieszkała w Warszawie w niedalekim sąsiedztwie Jasterów przy ulicy Kaniowskiej. Dzięki tej okoliczności kobiety zżyły się ze sobą i po powrocie z kuracji postanowiły kontynuować znajomość. Krzysikowie mieli jednego syna Zbyszka, rówieśnika Stasia, i chłopcy, poznawszy się, niemal natychmiast się zaprzyjaźnili. Tak więc, dzięki wyjazdowi do Ciechocinka, do ogrona żoliborskich znajomych, Eugenia dołączyła jeszcze jedną rodzinę Zofię i Stanisława Krzysików oraz ich rezolutnego, choć wówczas bardzo chorowitego syna Zbyszka. Rozdział ósmy. Początek października 1931 roku przywitał mieszkańców Warszawy pluchą i wietrzną pogodą, każąc szybko zapomnieć o pięknym lecie. Nastroje dorosłych, ale i najmłodszych mieszkańców Żoli wydawały się dopasowywać do aury, i częściej niż zwykle bywały równie jesienne i ponure jak pogoda na dworze. Panna Ewa rozpoczęła kolejny rok pracy w rodzinie Zatorskich, z czego cieszyły się zarówno dzieci, jak i rodzice. Do zadań dziewczyny należało przyprowadzenie ręki ze szkoły, dopilnowywanie rodzeństwa przy lekcjach, a przede wszystkim kontrola poczynań Antosia. Dzieci Zatorskich uwielbiały opiekunkę, a młody Urwis zapałał do pięknej Ewy gorącym uczuciem, co nie pozostawało bez wpływu na jego zachowanie. Dziewczyna potrafiła znaleźć drogę nie tylko do serca chłopaka, ale i do jego rozsądku, dlatego też szalone pomysły pojawiały się w głowie antka przeważnie tylko wtedy, gdy jej nie było. Pierwszy naprawdę pogodny dzień października Ewa odebrała ze szkoły swoją podopieczną oraz jej przyjaciółkę Danusię i po opuszczeniu zabudowań klasztoru prowadziła je w kierunku przejścia dla pieszych, mocno ściskając za ręce. Pomimo pięknej pogody dziewczynki były w złych humorach i grzecznie szły po obu stronach Ewy, w ogóle się nie odzywając. Już ponad miesiąc Irenka i Danusia były uczennicami drugiej klasy szkoły powszechnej Sióstr z Stanek i wciąż jeszcze z dumą nosiły swoje tornistry. Lubiły szkołę i siebie nawzajem. Ewa nigdy dotąd nie widziała, by dziewczynki się kłóciły. "Czemu jesteście takie nadąsane?" zapytała, przyglądając się im po kolei. Irenka wcale nie odpowiadała, a Danusia mruknęła tylko, a e, nic tam! I dalej maszerowała w milczeniu. Październikowe słońce, stęsknione za widokiem warszawskich ulic, rozświetlało chodniki i jezdnie, oraz puste pola za budynkami klasztornymi, na których pasły się krowy. Żółknące liście młodych drzew przy Krasińskiego wyglądały naprawdę pięknie, i zły humor przyjaciółek nieprzyjemnie kontrastował z nastrojem ulicy. Tego dnia Ludwika po raz kolejny poprosiła Ewę, by zabrała ze szkoły obie dziewczynki, bo w domu Góreckich nie działo się najlepiej i Hanka nie miała czasu, by przyprowadzić córkę. Ewa wiedziała, że choroba ojca Danusi pochłania większość sił i energii żony, to też jak zwykle bez oporu zgodziła się, by przez jakiś czas po skończonych lekcjach zajmować się obiema dziewczynkami. Wobec widocznego gołym okiem konfliktu zrealizowanie tego planu wydało jej się jednak bardzo trudne. Dziewczynki były nachmurzone i wkrótce po wyjściu ze szkoły Danusia zaczęła przebąkiwać, że chciałaby wrócić do domu, a nadąsana Irenka wcale nie protestowała. A co powiecie na mały spacer na skwerek? zaproponowała Ewa, zatrzymując się w połowie drogi dzielącej je od domu zatorskich. Dziewczynki też się zatrzymały i zaciekawione spojrzały na opiekunkę. Mimo upływu lat nadal lubiły miejsce swoich dawnych zabaw, ale od kiedy zaczęły się zajęcia w szkole, nie miały czasu go odwiedzać. Patrzyły więc teraz na Ewę z uwagą, starając się unikać siebie wzrokiem. A tornistry? zapytała Danusia, odchylając do tyłu głowę. Weźmiemy je ze sobą, wyjaśniła Ewa, zorientowawszy się, że jej propozycja najwyraźniej spodobała się panienkom. Teraz chodziło jedynie o to, by szybko pogodzić zwaśnione strony. Ale ja jestem głodna, oznajmiła Irenka, choć widać było, że i jej pomysł zabawy na placyku bardzo się spodobał. Ewa zrobiła zamyśloną minę i po krótkiej chwili udawanego namysłu oznajmiła: Na to też znajdzie się sposób. Za rogiem jest cukiernia, a w niej smaczne bułeczki i okropnie pyszne ciastka. Możemy tam pójść, ale tylko pod warunkiem, że natychmiast przestaniecie się dąsać. Zrozumiano? Zapytała i, żeby nie było wątpliwości, dodała: Zostawiam was tutaj na środku chodnika, a sama odchodzę dziesięć kroków. Jeżeli za pięć minut przybiegniecie do mnie pogodzone, moja propozycja będzie aktualna, a jeśli nie, to idziemy do domu. Ewa odeszła tylko kawałek, starając się nie spuszczać ich z oka, ale pięć minut nie było wcale potrzebne. Nie minęła i połowa wyznaczonego czasu, gdy podbiegły do niej w podskokach, trzymając się zgodnie za ręce. Dziewczyna westchnęła z uśmiechem nad przekupnością ludzkiej natury, złapała Irenkę za rękę, drugą jej dłoń zostawiwszy w dłoni przyjaciółki i ruszyła we wcześniej wskazanym przez siebie kierunku. Miały popołudnie wyłącznie dla siebie, bo w szkole Antka odbywały się tego dnia zawody sportowe, w których Zatorski startował. Koło szesnastej Ewa i Irenka odprowadziły Danusię do domu, po czym zawróciły do mieszkania Zatorskich. Mam nadzieję, że nie macie dużo zadane, mruknęła Ewa z lekkim niepokojem, wkraczając na klatkę schodową. Do jej obowiązków należało przypilnowanie Irenki, by odrobiła lekcje, a tego dnia jeszcze nie miały na to czasu. Malutko, bardzo malutko, zapewniła dziewczynka i niespodziewanie rzuciła się Ewie na szyję. Bardzo dziękuję, szepnęła jej do ucha, a Ewa oddała pocałunek i uważnie spojrzała na Irenkę. A właściwie, za co mi dziękujesz? Zapytała z szelmowskim uśmiechem. Mała spuściła wzrok, a kiedy znów spojrzała w twarz opiekunki, szepnęła: Za to, że pogodziłaś mnie z Danusią. Z udawanym namysłem Ewa skinęła głową i zmarszczywszy brwi jeszcze raz, uważnie przyjrzała się i ręce. A właściwie o co się pokłóciłyście? zapytała. Dziewczynka uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. E tam, właściwie o nic! mruknęła i szybko pobiegła na górę. Rozdział dziewiąty. W domu przy radość z narodzenia drugiej córeczki nie trwała długo. Basia słabo przybierała na wadze i okazało się, że jest bardzo chorowita. Z powodu jesiennych chłodów i słod powietrze stało się wilgotne, co, jak twierdził doktor Nowakowski, niedobrze wpływało na zdrowie dziecka. Płynąca nie opodal rzeczka, a właściwie nieco szerszy strumień, który w lecie był dla małych mieszkańców świetnym miejscem zabaw, Jesienią znacznie przybierała od padających deszczów i stawała się dodatkowym źródłem wilgoci. Basieńka często płakała i czasem nie dało się jej utulić. Nikomu wówczas nie przychodziło do głowy, że dziecku udzielał się niepokój matki, zatroskanej o chorego męża. Stan zdrowia Franciszka Edwarda pogarszał się coraz bardziej. Hanka, zmęczona nieustanną opieką nad mężem i maleństwem, zmizerniała i schudła. Sytuacja, w jakiej się znalazła, była dla niej nieoczekiwana i bardzo trudna, zbyt trudna. W październiku Franciszek Edward został skierowany do szpitala przy ulicy Kasprzaka, gdzie poddano go zabiegowi usunięcia złośliwego guza mózgu. Niezbędna, zdaniem lekarzy, operacja nie była udana. Przy okazji zabiegu chirurgicznego pacjentowi uszkodzono ośrodek mowy a rekonwalescencja po operacji przebiegała niepomyślnie. Na prośbę żony na krótko wypisano chorego ze szpitala, ale niebawem do niego wrócił, bo stan zdrowia nie pozwalał mu na dłuższe pozostawanie bez opieki medycznej. Leżąc czas jakiś w domowej sypialni, w pełni świadomy tego co się dzieje, wciąż przypatrywał się córkom i żonie, a po jego policzkach nieustannie płynęły łzy. Danusia bardzo tęskniła za tatą. Kiedy jednak po operacji wrócił do domu, patrzyła na niego z dystansem i lękiem. Obandażowana głowa ojca wyglądała obco, a jego bezskuteczne próby nawiązania słownego kontaktu z rodziną wydawały się dziewczynce przerażające. W końcu usunęła się do swego pokoiku, gdzie energiczna katarzyna spędzała z nią niemal cały czas po powrocie ze szkoły. Przy okazji opiekując się też Basią. Matki prawie nie było chociaż dniem i nocą, jak cień krążyła pomiędzy sypialnią, łazienką i kuchnią, to dla swoich dzieci była nieobecna. Po pewnym czasie, gdy stan chorego pogorszył się na tyle, że Hanka nie dawała sobie rady z opieką, ambulans przewiózł Franciszka Edwarda z powrotem do szpitala. Przyjaciele nie zostawili ich w trudnej sytuacji i kiedy Katarzyna wychodziła do siebie, w domku Przytowiańskiego pojawiała się Eugenia Ludwika, lub mieszkająca obok Zofia Kwiecińska, a czasem nawet Zofia Krzysikowa. Czas pomiędzy świętami 1931 roku a nowym rokiem był dla Hanki nieprzerwanym pasmem szpitalnych wizyt, które kończyła wychodząc do domu późnym wieczorem. Całymi dniami krzątała się przy łóżku męża, wypatrując oznak poprawy, które dałyby jej jakąś nadzieję. Oznak tych jednak nie było. Ostatnia rozmowa, którą małżonkowie odbyli jeszcze przed operacją Edwarda, dotyczyła przyszłości ich rodziny. Hanusiu, poradź sobie sama, prosił Edward, wpatrując się w jej oczy, ale Hanka uciekała wzrokiem i za wszelką cenę starała się ignorować prawdziwy sens jego słów. Razem sobie poradzimy. Powtarzała uparcie, przywołując na twarz krzywy uśmiech. Po operacji mąż nic już nie mówił, tylko patrzył na Hankę i płakał. Połowie stycznia 1932 roku Franciszek Edward Gurecki zmarł. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.